Dzień dobry Państwu. Bilans kapitału ludzkiego to unikatowy na skalę Polski, ale też Europy, monitoring zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy. Ja nazywam się Monika Dawid-Sawicka i dzisiaj w roli prowadzącej będę miała przyjemność rozmawiać o kolejnej ważnej odsłonie tych badań, badaniach sektorowych. Przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania będą wyniki branżowego bilansu kapitału ludzkiego dla sektora motoryzacji i elektromobilności. Organizatorem dzisiejszego spotkania jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a wprowadzenia do tego spotkania dokona Paulina Zadura, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii PARP. Paulina, oddaję głos. Dzień dobry Moniko, dzień dobry Państwu, bardzo, bardzo dziękuję. Widzę, że jestem strasznie osłoneczniona, nic nie mogę poradzić na to. Odwiedziłam moje biuro i właśnie zobaczyłam, że pospadały wszystkie żaluzje w moim pokoju, czyli pokój się już za mną po prostu stęsknił. Natomiast wracając do dzisiejszego spotkania, bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam i dziękuję za obecność, za chęć spędzenia z nami tych kilku godzin. Tak jak wspomniała Monika, dzisiejszym naszym tematem są kompetencje w branży elektromobilności i motoryzacji elektromobilności. I za dzisiejszym spotkaniem, które zostało poprzedzone bardzo wnikliwymi badaniami, stoi sztab ludzi i instytucji. Ja chciałabym na początku wspomnieć o tych osobach. Przede wszystkim o moich kolegach z PARP-u, Ani Tarnawie i Robertowi Zakrzewskiemu, którzy za chwilę też opowiedzą o badaniach. Natomiast oni są najbardziej zaangażowani w realizację tego projektu i to od razu tak mówię, żeby też do nich się kierować z pytaniami, komentarzami, które się Państwu pojawią po spotkaniu. Naszym ogromnym wsparciem w realizacji tego projektu i też w organizacji dzisiejszego spotkania jest sama Rada do Spraw Kompetencji i animatorka tej Rady, Pani Bożena. Pani dziękuję za wsparcie moich kolegów dzisiejszego spotkania, za to, że tak niesamowite osoby dzisiaj się pojawiły na spotkaniu i będą panelistami w dalszej części tego spotkania. Towarzyszy nam też w realizacji tego badania ekspert ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego, pan profesor Marcin Kocur, więc witam Cię też Marcinie i dziękujemy za towarzyszenie nam w tym badaniu. Badanie ma charakter jakościowo-ilościowy, więc też nie bylibyśmy sobie w stanie poradzić w tym samodzielnie i w realizacji badań wspierała nas firma Danae i Ecorys Polska. Też Państwu bardzo dziękuję za wnikliwość, za raport, który dzisiaj możemy zaprezentować w gronie uczestników, ale też jakby całemu światu, ponieważ raport będzie opublikowany na naszej stronie. Tak myśląc w ogóle o tej branży i tak my teraz jesteśmy w takim ciągu, że co tydzień się spotykamy z kolejną branżą, ja jak zastanawiam się nad branżami, nad trendami, które też są opisane w poszczególnych raportach, to w zasadzie można jakby w każdej branży dostrzec i specyficzny jakby taki element dotyczący tego, jak pandemia wpłynęła na dany sektor, ale też jaka jest rola danego sektora jakby w dążeniu do realizacji wyzwań, które teraz mamy. I właśnie w przypadku elektromobilności i motoryzacji jest tutaj, ten sektor ma tak niezwykłą rolę do odegrania, czy on już ją odkrywa od dłuższego czasu, bo w tym sektorze właściwie najprężniej praktykuje się i rozwija innowacje z obszaru wykorzystania paliw alternatywnych. I to jakby w tej branży najbardziej widać, jak przechodzi się od rozwijania poszczególnych rozwiązań, tak z pozyskiwaniem źródeł energii, wykorzystania nowych źródeł energii. I o ile jeszcze przez dłuższy czas toczyło, no jakby widać było tak na rynku, co się dzieje w zakresie wykorzystania energii elektrycznej, a na przykład o wodorze dopiero się coś mówiło, tak? W tej chwili już ćwiczony jest też w praktyce wodór jako paliwo i to też właśnie w tej branży, ta branża ma jakby szansę, czy właściwie no po prostu to widać, że
ona będzie to najbardziej upowszechniała i dzięki tej branży innowacje będą się rozlewały na inne sektory. Stąd taka bardzo duża rola jest tego sektora, też z perspektywy administracji publicznej, z perspektywy PARP-u, który w kolejnych latach będzie wspierał tego typu rozwiązania. Na nich będziemy się koncentrować, mając na uwadze cele zrównoważonego wzrostu i dojścia do gospodarki o obiegu zamkniętym. Bardzo jeszcze raz Państwu dziękuję za przybycie. Zapraszam do na pewno bardzo, bardzo ciekawej dyskusji i oddaję głos Monice. Dziękuję. Paulino, pięknie dziękuję i myślę, że to słońce to dobry znak, że wiosna już jest bliżej niż myślimy. Szanowni Państwo, czas poznać pierwsze wyniki badań, które dzisiaj mają swoją premierę. Przedstawi je Anna Tarnawa, kierująca pracami sekcji badań i strategii w Departamencie Analiz i Strategii PARP oraz Robert Zakrzewski, główny specjalista Departamentu Analiz i Strategii PARP, od lat zaangażowany w projektowanie i koordynowanie projektów badawczych, a co najważniejsze dla dzisiejszego spotkania, koordynator projektu branżowego bilansu kapitału ludzkiego właśnie dla branży motoryzacja i elektromobilność. Oddaję Wam głos. Bardzo dziękujemy, Moniko. Tak, naszym zadaniem i tak naprawdę mamy wielką chęć dzisiaj spotkać się w ten sposób z Państwem i podzielić całą wiedzą, wybranymi wątkami tak naprawdę, bo w dzisiejszym webinarium trudno jest opowiedzieć o wszystkim. W naszej prezentacji, która jest pierwszą z trzech prezentacji, którą dzisiaj Państwo usłyszą, skupimy się z Robertem przede wszystkim na zapotrzebowaniu na pracowników, a także na tym, jak są oceniane umiejętności pracowników i także rozwijane przez firmy w tej branży. Przejdę już do prezentacji i tak sprawdzę, dobrze wszystko działa, cieszę się bardzo. Więc zacznę od tego, co jest celem naszego badania i też tak naprawdę powodem, dla którego chcemy się z Państwem tą wiedzą dzielić dzisiaj. Tak naprawdę badania dotyczą rynku pracy, dotyczą zapotrzebowania na kompetencje w branży, jaką jest motoryzacja i elektromobilność. Tak naprawdę motoryzacja z uwzględnieniem elektromobilności, bo mówimy tak naprawdę o wielu firmach, które się tym aspektem zajmują, o czym już też jakby wspomniała Paulina w otwarciu tego webinarium. To, co jakby identyfikowaliśmy, to jest tak naprawdę obecne i przyszłe zapotrzebowanie na kompetencje. Tak można to podsumować. Za chwilę Państwo też dowiedzą się, jak to było przez nas prowadzone. Cała pierwsza edycja rozpoczęła się tak naprawdę jesienią 2020 roku, w sierpniu 2021 roku zakończyliśmy cały proces badań. Badania ilościowe przypadły na okres maj-lipiec 2021 roku. Był to oczywiście okres pandemii, cały czas jesteśmy w tym okresie. Jeżeli chodzi o techniki, zastosowaliśmy różnorodne techniki, to bardzo chcę podkreślić. W badaniach jakościowych, wśród których zrealizowaliśmy też badanie metodą delficką, wzięło udział prawie 100 ekspertów, wśród których byli i pracodawcy, i eksperci branżowi, i eksperci edukacyjni, a także HR-owi. Zrealizowaliśmy także badanie ilościowe na przedsiębiorstwach, które reprezentują tą branżę. Mają Państwo na slajdzie wymienione kody PKD, które definiują branżę. Wśród nich są firmy, które zajmują się produkcją pojazdów samochodowych, przyczep, naczep, handlem, a także wszelkiego rodzaju obszarem związanym z elektromobilnością oraz e-busami i naprawą oczywiście. Badanie ilościowe zostało zrealizowane na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie pracodawców, czyli przedsiębiorstw, które zatrudniają pracowników. W sumie przeprowadziliśmy ponad 800 wywiadów z tymi pracodawcami,
a także pracowników, którzy są zatrudnieni na kluczowych stanowiskach w sektorze. O tym za chwilę Państwu opowiem. Z mojej strony, ze strony Roberta, też ogromne podziękowanie całemu zespołowi, który pracował nad tym badaniem, obu firm. Jest z nami pan Janusz Kornecki, więc za chwilę się Państwo też jakby z nim spotkają i oczywiście wszystkim tym osobom, o których Paulina wspomniała w otwarciu. Przechodząc już do wyników i do tego stanu obecnego, w jaki sposób odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, jakie jest aktualne zapotrzebowanie na kompetencje. Nie pytaliśmy po prostu o to, jakich kompetencji potrzebują pracodawcy. Zaczęliśmy od określenia pewnego porządku. I tym porządkiem dla nas jest identyfikacja procesów biznesowych. I tutaj widzą Państwo na tym slajdzie takich 6 belek na ciemnozielono, wśród których mamy projektowanie, produkcję, sprzedaż, eksploatację, demontaż i recykling, a także renowację. To są główne procesy biznesowe, które w badaniach jakościowych zostały określone jako najważniejsze w tej branży. Do każdego procesu następnie zastanawialiśmy się z uczestnikami badań, jakie zadania są wykonywane w ramach każdego z nich, a następnie określaliśmy, jakie stanowiska są z kolei niezbędne do wykonywania tych zadań. I wybraliśmy wraz z wszystkimi ekspertami biorącymi udział w badaniach 9 kluczowych stanowisk. Tu są one przedstawione. Mamy, jak Państwo widzą tutaj, inżyniera produktu, inżyniera procesu, utrzymania ruchu, mamy sprzedawcę, specjalistę do spraw marketingu, elektryka albo elektronika, bo to było różnie określane, podobne stanowisko, podobne zadania, mechanika pojazdów samochodowych, blacharza, między innymi nie będę wszystkich wymieniać, bo też będzie o nich mowa dalej w czasie prezentacji. Jak, powiedzmy, wygląda, jaki jest stan obecny, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na pracowników? Zacznę może od informacji takiej, że w okresie 12 miesięcy, jakby patrząc wstecz od momentu, kiedy pytaliśmy tych pracodawców o to, czy prowadzili rekrutację, czyli czerwiec 2020, czerwiec 2021, 12% pracodawców odpowiedziało nam, że poszukiwało pracowników w tym okresie. Ten odsetek, od razu chcę Państwa zapewnić, nie odstaje, nie jest ani wyjątkowo niski, ani wyjątkowo wysoki w porównaniu z odsetkami, jakie obserwujemy w innych branżach, a badamy ich aktualnie 17. One się czasem trochę różnią, natomiast te 12% jest takim, no powiedzmy, średnim odsetkiem, który widzimy. Tak naprawdę natomiast warto jakby podkreślić, był to oczywiście czas pandemii, 54%, czyli właściwie można powiedzieć co drugi albo ciut więcej niż połowa firm, miało problemy z rekrutacją, a miało problemy z rekrutacją głównie z powodu tego, że według pracodawców kandydaci nie spełniali oczekiwań. I te trudności dotyczyły przede wszystkim takich stanowisk jak mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, elektronik, a także blacharz samochodowy. Na te 3 stanowiska było bardzo trudno znaleźć pracownika. Kogo poszukiwali pracodawcy? Tak naprawdę najwięcej z nich, czyli prawie połowa, szukała właśnie mechaników pojazdów samochodowych, elektryków, elektroników, a także sprzedawców. Już jeżeli chodzi o poszukiwania osób na kolejne stanowiska, które zostały określone jako najważniejsze, tutaj te odsetki są znacznie niższe. Warto też powiedzieć, bo to jest taki punkt wyjścia do kolejnej informacji o tym, jak się będzie przyszłość kształtować w tej branży, jeżeli chodzi o potrzeby pracowników, jest to, że tak naprawdę większość, można nawet powiedzieć, że prawie wszystkie osoby pracujące na tych kluczowych stanowiskach, z którymi rozmawialiśmy, a rozmawialiśmy z prawie 900 osób, zapytaliśmy o to, więc 96% tych osób pracujących aktualnie w branży powiedziało nam, że planuje dalej pracować przez kolejne 12 miesięcy.
Jest to oczywiście czas pandemii, który spowodował, widzimy to w różnych badaniach, że praca taka etatowa, jakby dotychczasowa, była bardziej ceniona i mniej osób szukało pracy. Jest to, jak Państwo widzą, dość wysoki wynik. I jak ta przyszłość będzie się kształtować, tak? Tu mamy tak naprawdę wyniki pokazane w dwóch perspektywach, bo zapytaliśmy o to, czy liczba pracowników w firmach wzrośnie, spadnie, czy pozostanie na tym samym poziomie. Zapytaliśmy o to pracodawców. Pytaliśmy o to w perspektywie 12 miesięcy i 3 lat. Jak Państwo widzą, tak naprawdę większość pracodawców uważa, że liczba pracowników w ich firmach znacząco się nie zmieni. Tak naprawdę pozostanie na tym samym poziomie. W tej perspektywie dłuższej, 3 lat, można powiedzieć, że 9 na 100 badanych pracodawców uważa, że liczba pracowników wzrośnie. W tej perspektywie krótkiej jest tylko 5%, czyli mniej. Pracodawcy też nie oczekują, i to warto powiedzieć, właściwie spadków, czyli zmniejszenia tej liczby pracowników. Na razie nie widzimy, że takie różnego rodzaju wiadomości, z którymi też się na pewno Państwo stykają, o tym, że automatyzacja, robotyzacja może jakby prowadzić do zmniejszenia liczby pracowników. No, my tego, przynajmniej w tej branży, pytając pracodawców, nie obserwujemy na razie. Pracodawcy też nie przewidują istotnych zmian, jeżeli chodzi o zatrudnienie na poszczególne kluczowe stanowiska, bo to pierwsze pytanie dotyczyło ogólnie liczby pracowników, kolejne, jeżeli chodzi o kluczowe stanowiska. Natomiast na jakie stanowiska może wzrosnąć zatrudnienie, w ramach jakich stanowisk? Tutaj właściwie wskazywane są 3 stanowiska, to jest inżynier utrzymania ruchu, inżynier produktu, a także mechanik pojazdów samochodowych. Te 3 stanowiska są wskazywane w krótszej bądź dłuższej perspektywie jako takie, na które będzie rosnąć zatrudnienie, będzie rosnąć zapotrzebowanie. Ja teraz przekażę głos swojemu koledze Robertowi, który opowie Państwu dalej o ocenie umiejętności pracowników i kolejne informacje. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Przedstawię teraz wynik badania BBKL dla branży motoryzacja i elektromobilność, które dotyczą oceny kompetencji pracowników i rozwoju w firmach z branży. I zacznę od oceny umiejętności, jakich potrzebują pracownicy na kluczowych stanowiskach. Taką ocenę przeprowadza się w połowie firm w branży, choć nie wszędzie robi się to regularnie. Systematycznie, co najmniej raz do roku, taką ocenę prowadzi 1/4 firma z branży. Podobna grupa robi to sporadycznie, rzadziej niż raz na rok. Zdecydowanie częściej ocenę umiejętności pracowników prowadzą firmy produkujące pojazdy samochodowe. I jednocześnie też wyniki badania pokazały, że taka ocena jest częściej przeprowadzana w dużych podmiotach. W jaki sposób firmy oceniają, jakich umiejętności potrzebują pracownicy? Taka ocena ma najczęściej formę rozmowy z przełożonymi i wskazało na to 80% firm, które właśnie dokonują takiej oceny pracowników. W mniejszym stopniu jest to pozyskiwanie informacji od współpracowników, przełożonych, czy podwładnych, czy klientów. Natomiast rzadziej wskazywano na ocenę opisową, ocenę realizacji postawionych sobie celów, a najmniej wykorzystywane są takie formy jak kwestionariusz oceny czy testy pracownicze. Pytanie dotyczące oceny umiejętności zadano także badanym pracownikom i 62% właśnie badanych pracowników zadeklarowało, że w firmach, w których pracują, przeprowadza się ocenę umiejętności. Przy czym 39% z nich jest oceniana systematycznie, co najmniej raz do roku, a 23% jest oceniana sporadycznie, rzadziej niż raz do roku. Jeżeli chodzi o formę takiej oceny, to tutaj odpowiedzi się nieznacznie różnią od odpowiedzi pracodawców,
choć pierwsza, taka najbardziej powszechna forma, czyli rozmowa z przełożonymi, jest najczęściej deklarowana. Jednak 1/4 pracowników wskazywała też na ocenę opisową, a co piąty z nich na ocenę realizacji postawionych sobie celów. Zdaniem zdecydowanej większości pracodawców, wskazało na to 94% z nich, umiejętności pracowników w ich firmach są zadowalające, przy czym 58% wskazuje, że umiejętności są w pełni zadowalające i nie ma potrzeby doskonalenia pracowników, natomiast 36% jest zadowolona z umiejętności pracowników, ale w pewnych obszarach wymagają one rozwoju. Tylko 2% przedsiębiorstw wskazało, że umiejętności są niewystarczające, pracownicy wymagają szkolenia lub innych działań rozwijających. Tutaj warto dodać, że ponad połowa firm, które produkują samochody oraz które zajmują się produkcją urządzeń elektrycznych na potrzeby branży, uważa, że ich pracownicy wymagają doszkalania, choć ich umiejętności są zadowalające. Tutaj mamy na slajdzie także wyniki badania pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach i co trzeci badany pracownik uważa, że ma wystarczające kompetencje i nie potrzebuje ich rozwoju. 11% z nich chce rozwijać umiejętności interpersonalne, 10% znajomość technik negocjacyjnych i sprzedaży, natomiast 15% nie wie, jakiego typu umiejętności chciałaby rozwinąć. W przypadku obserwowania braków kompetencyjnych w branży 86% firm podejmuje działania mające na celu ich zniwelowanie. Dotyczy to przede wszystkim firm produkujących urządzenia elektryczne oraz pojazdy samochodowe. Tam odsetek odpowiedzi przekroczył 90%. I według pracodawców w takiej sytuacji najczęściej szkoli się obecnych pracowników, wskazało na to 72% z nich. Rzadziej zatrudnia się nowych pracowników o odpowiednich umiejętnościach, czy reorganizuje firmę, aby lepiej wykorzystać istniejące umiejętności pracowników. 11% wskazało, że nie podejmuje żadnych działań, przy czym częściej byli to pracodawcy z mikroprzedsiębiorstw. Pracodawców zapytano o formy rozwoju kompetencji, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim. I w miejscu pracy najczęściej ma to formę instruktaży dotyczących na przykład obsługi nowego sprzętu, maszyn czy oprogramowania. Nieco rzadziej wskazywano na bezpośrednią obserwację pracy innego pracownika, czyli tak zwany job shadowing. Blisko 1/4 pracodawców wskazywała na kursy i szkolenia wewnętrzne, które były realizowane przez pracowników firmy. 1/5 korzysta z coachingu i mentoringu, natomiast mniejszy odsetek pracodawców wskazywał na rotacje na stanowiskach pracy, czy kursy i szkolenia realizowane przez zewnętrzne firmy, czy kursy e-learningowe. Badane firmy znacznie rzadziej korzystają z form rozwoju umiejętności poza miejscem pracy. Tylko 11% z nich dofinansuje samokształcenie pracowników poprzez zakup książek, prenumeraty czasopism, zakup oprogramowania czy baz danych. Znacznie rzadziej wskazywano na udział pracowników w konferencjach lub seminariach, czy udział w wizytach studyjnych, czy obserwacyjnych w innych przedsiębiorstwach czy instytucjach. Tylko 1% wskazał na dofinansowanie nauki swoich pracowników w szkołach wyższych. I tutaj też należy dodać, że wszystkie te formy rozwoju kompetencji pracowników, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, były częściej wskazywane przez większe podmioty. Badanie pracowników dostarczyło też informacji na temat rozwijania umiejętności z perspektywy kluczowych stanowisk. Połowa pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach nie uczestniczyła w żadnej formie rozwoju zawodowego w okresie ostatnich 12 miesięcy, przy czym okres ten dotyczył
czerwca 2020 i czerwca 2021. I jeżeli chodzi o to, w jakich szkoleniach uczestniczono, to 35% pracowników deklarowała, że były te szkolenia obowiązkowe, BHP czy przeciwpożarowe. Rzadziej wskazywano na kursy i szkolenia stacjonarne, kursy i szkolenia przez internet, a tylko 5% deklarowało udział w konferencjach czy seminariach. I wszystkie te wymienione formy rozwoju pracowników były im proponowane przede wszystkim przez ich przełożonych. Pracowników zapytano także o samodzielną naukę w ciągu ostatnich 12 miesięcy, i 40% z nich dokształcało się samodzielnie w tym okresie zarówno na potrzeby pracy, jak i potrzeby swoich zainteresowań. 11% wskazało na naukę związaną tylko z pracą, 10% natomiast na naukę związaną tylko ze swoimi zainteresowaniami. Natomiast 38% badanych pracowników w tym okresie nie uczyło się samodzielnie. Pracownicy najczęściej do tej samodzielnej nauki wykorzystywali filmy i materiały dostępne w internecie, książki, czasopisma lub inne materiały drukowane, a także wykorzystywali programy komputerowe. Pracownicy rozwijają te kompetencje samodzielnie, ponieważ chcą podnieść umiejętności potrzebne w pracy oraz spełnić wymagania ze strony pracodawców. To były dwie najczęstsze odpowiedzi przez nich wskazywane. Zapytano też pracowników na kluczowych stanowiskach, czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy planują rozwijać swoje umiejętności, uczestnicząc w rozmaitych formach kształcenia i rozwoju, i 34% z nich zadeklarowało, że planuje to zrobić. To był już ostatni slajd. Kolejne wyniki badania dotyczące takich wątków jak przygotowanie do pracy w branży, bilans kompetencji, kierunki rozwoju branży i wyzwania, jakie przed nią stoją, a także nowe stanowiska zostaną przedstawione w dalszej części webinarium. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Robert, bardzo dziękuję za wprowadzenie. To też podziękowania dla Ani. Czas pójść dalej i zobaczyć kolejne wyniki badań oraz porozmawiać o nich. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na pierwszy z dwóch zaplanowanych dzisiaj bloków. W pierwszym bloku, jeżeli chodzi o tę branżę, będziemy przyglądać się jej z perspektywy przyszłości. Ten blok nieprzypadkowo zatytułowany jest Przyszłość alternatywnie zasilana. Zanim porozmawiamy o wynikach, zanim porozmawiamy o doświadczeniach, chciałabym poprosić o kilka kolejnych informacji, najciekawszych wyników badań. Przedstawi je, wprowadzając nas w scenariusz przyszłości, dr Janusz Kornecki, reprezentujący firmę Ecorys Polska, koordynator licznych projektów badawczych i ewaluacyjnych, zarówno międzynarodowych, jak i polskich, a co ważne w kontekście dzisiejszego spotkania, współautor raportu, o którym dzisiaj rozmawiamy i który dzisiaj ma swoją premierę. Serdecznie zapraszam i oddaję głos. Bardzo dziękuję za wprowadzenie. Włączę prezentację. Mam przyjemność zaprezentować wyniki badania, jakie uzyskaliśmy w zakresie ich wycinka poświęconego kierunkom rozwoju branży motoryzacja i elektromobilność oraz kluczowym wyzwaniom stojącym przed tą branżą. Najpierw kilka słów o kierunkach rozwoju branży. Głównym źródłem wiedzy dla nas o kierunkach rozwoju branży, poza analizą źródeł wtórnych, raportu, literatury branżowej, danych statystycznych, były opinie ekspertów uczestniczących w badaniu delfickim, wyrażone poprzez ocenę tez sformułowanych na wcześniejszych etapach badania na temat zjawisk kształtujących przyszłość branży w wymiarze procesowym, zadaniowym i kompetencyjnym. Eksperci zaproszeni do badania reprezentowali różnorodne grupy,
o czym już wspominała pani Anna Tarnawa, a mianowicie przedsiębiorców działających w branży, ekspertów branżowych i analityków specjalizujących się w tym obszarze oraz przedstawicieli środowisk edukacyjnych i analityków trendów w obszarze rynku pracy. Tak, za najbardziej prawdopodobne kierunki rozwoju branży eksperci uznali wzrost zapotrzebowania na pracowników posiadających wiedzę i umiejętności związane z obsługą maszyn, urządzeń i robotów, na przykład planowaniem, programowaniem, kontrolą, jako rezultat robotyzacji i automatyzacji procesów produkcyjnych. Po drugie, powstanie i rozwój nowych firm specjalizujących się w produkcji, obsłudze i serwisowaniu napędów alternatywnych jako efekt rozwoju tychże napędów alternatywnych, na przykład elektrycznych opartych na wodorze. Upowszechnienie hybrydowych stanowisk pracy łączących kompetencje z obszaru związanego stricte z motoryzacją, z wiedzą i umiejętnościami z obszaru IT, na przykład sytuacja, gdy elektryk samochodowy posiada wysokie kompetencje informatyczne. Hybrydyzacja tutaj to efekt zmiany zakresu zadań zawodowych, zmiany wywołanej rosnącym poziomem osieciowania pojazdów. Wreszcie prawdopodobnym kierunkiem rozwoju branży jest rozwój sprawniejszych i efektywniejszych działań recyklingowych jako rezultat rosnącej dywersyfikacji produkcji w branży, który prowadzi do przenikania stanowisk z branży odzysku materiałowego surowców i ochrony środowiska. W wyniku przeprowadzonych prac analitycznych i badawczych zidentyfikowaliśmy także wyzwania stojące przed branżą. O, tutaj się troszeczkę posypał slajd. Ocena prawdopodobnych kierunków rozwoju branży przez ekspertów, uczestników badania delfickiego pozwoliła określić czynniki wpływające na dalszy rozwój branży. Eksperci, wypowiadając się na temat przyszłości branży, oceniali siłę wpływu poszczególnych czynników oddziałujących na branżę oraz przewidywany czas urzeczywistnienia danego zjawiska. Macierz przedstawiona na tym slajdzie stanowi wizualizację wyników prowadzonej przez nas analizy. Siła wpływu była mierzona tutaj jako średnia z ocen zgodności ekspertów z danym twierdzeniem opisującym zjawisko mogące wpływać na przyszłość branży. I tutaj używaliśmy skali od 1 do 10, gdzie 10 oznaczało pełną zgodę eksperta z danym twierdzeniem, które opisywało zjawisko. Z kolei stopień nieprzewidywalności został zoperacjonalizowany jako odsetek ekspertów przewidujących, że zjawisko opisane w tezie powodowane przez poszczególne czynniki rozwoju branży upowszechni się w okresie dłuższym niż 3 lata oraz tych, którzy nie potrafili określić czasu, w jakim to zjawisko się upowszechni. Ze zjawiska cechujące się stosunkowo niskim poziomem nieprzewidywalności, czyli innymi słowy wysoką przewidywalnością, które często już obecnie zachodzą, a których siła wpływu na przyszłość branży jest relatywnie największa, eksperci uznali zapotrzebowanie na pracowników posiadających wiedzę i umiejętności związane z obsługą maszyn, urządzeń i robotów oraz łączenie kompetencji z obszaru motoryzacji, z obszarem IT w obrębie hybrydowych stanowisk. Analiza informacji zgromadzonych w badaniu delfickim i badaniach jakościowych pokazała rosnące znaczenie kilku grup stanowisk obecnie występujących w branży motoryzacja i elektromobilność, a mianowicie związanych z postępującą informatyzacją procesów i wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych, takich jak analityk danych, w tym danych rozproszonych, programista, specjalista w obszarze przemysłu 4.0, w tym internetu rzeczy, diagnosta komputerowy,
także stanowisk związanych z postępującymi procesami robotyzacji i automatyzacji, takim jak projektant linii zrobotyzowanych, programista bądź kontroler zautomatyzowanych urządzeń produkcyjnych, diagnosta, serwisant robotów i automatów, specjalista w zakresie druku 3D z wykorzystaniem stopów aluminium czy też tworzyw sztucznych. Dalej stanowiska związane z optymalizacją i kontrolą procesów produkcyjnych, takie jak kontroler jakości procesów produkcyjnych, specjalista do spraw optymalizacji procesów produkcyjnych czy też inżynier nadzoru. I wreszcie stanowiska związane z dostosowywaniem się do wymogów środowiskowych, takie jak inżynier recyklingu pojazdów, materiałów motoryzacyjnych, specjalista do spraw recyklingu baterii i wreszcie ostatnia ta grupa stanowisk to te związane z zastosowaniem nowoczesnych napędów w produkcji pojazdów. I tutaj wymieniane były takie stanowiska jak projektant napędów alternatywnych, diagnosta bądź serwisant napędów alternatywnych, elektronik, elektrotechnik, elektroenergetyk, mechatronik samochodowy, specjalista do spraw obsługi ogniw litowo-jonowych, wreszcie chemik i fizyk. Według przewidywań ekspertów uczestniczących w badaniu delfickim w branży motoryzacja i elektromobilność pojawią się w związku ze zdiagnozowanymi kierunkami rozwoju branży, także nowe, obecnie nieistniejące lub sporadycznie występujące w branży zawody i stanowiska. I tutaj macie Państwo te przykładowe stanowiska wymienione. Mówimy o na przykład takich stanowiskach jak inżynier zintegrowanych systemów automatyzacji, serwisant napędów alternatywnych, specjalista do spraw recyklingu, na przykład materiałów kompozytowych, ogniw paliwowych, specjalista do spraw infrastruktury zasilania pojazdów o napędzie alternatywnym, specjalista do spraw prawno-środowiskowych, czy też serwisant w zakresie internetu rzeczy. Zebraliśmy bardzo bogaty materiał badawczy, jednak z uwagi na ograniczony czas prezentacji osoby zainteresowane zapoznanie się z nim w większym wymiarze pozwolę sobie odesłać już do naszego raportu z badania. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Pięknie dziękuję za to wprowadzenie. Zasilenie kolejnym kawałkiem informacji i badań. Przejdźmy teraz do dyskusji. W tej dyskusji chciałabym postawić dwa pytania. Które ze scenariuszy rozwoju polskiej motoryzacji są najbardziej prawdopodobne i jak się na te scenariusze, na ich realizację przygotować? Próbę odpowiedzi na to pytanie podejmie się czterech ekspertów. Witam serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia panu Grzegorzowi Gałczyńskiemu, menadżerowi do spraw branż strategicznych w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, gdzie odpowiada za działania dotyczące właśnie przemysłu motoryzacyjnego. Panie Grzegorzu, witam serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Witam i jest z nami pan Maciej Mazur, związany z branżą paliw alternatywnych, w szczególności z sektorem energii elektrycznej, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Panie Macieju, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie szanowną panią, witam serdecznie Grzegorzu. Dzień dobry, Macieju. Jest z nami pan Jacek Opala, członek zarządu i dyrektor do spraw rozwoju sprzedaży Exact System spółka z o.o. i jednocześnie ekspert Polskiej Izby Motoryzacji. Panie Jacku, witam serdecznie. Witam serdecznie. Dzień dobry. I jest z nami pan Paweł Wideł, dyrektor do spraw kontaktów z rządem i spraw publicznych w Republice Czeskiej, Polsce, Słowacji i Węgrzech w koncernie Stellantis.
jednocześnie wiceprzewodniczący Sektorowej Rady do Spraw Kompetencji właśnie w obszarze motoryzacji i elektromobilności, prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych przy Konfederacji Lewiatan oraz wiceprezydent Konfederacji Lewiatan. Panie Pawle, witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Panom i dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, to ja przechodzę od razu do rzeczy, tak jak powiedziałam, w naszej dyskusji już w samym jej temacie zawarte jest pytanie, które scenariusze są najbardziej prawdopodobne, więc ja trochę uściślę to pytanie, zapraszając do podzielenia się swoimi przemyśleniami, który z trendów opisywanych w raporcie, ale też zauważalnych przez Panów, będzie w największym stopniu wpływał na tą branżę w przeciągu najbliższych 5 lat. Który z scenariuszy jest najbardziej prawdopodobny? Panie Grzegorzu, to zacznę, tym razem zacznę na razie z kolejności przedstawiania Panów. Dziękuję bardzo. Który z tych trendów? No tutaj możemy powiedzieć o tych, które byśmy pożądali, żeby się trendy rozwijały i tych, które realnie się rozwiną. Więc jeżeli byśmy mówili o pożądanym trendzie, który miałby się rozwijać, no to zdecydowanie byłby to trend wchodzenia w nowe technologie i rosnące osieciowanie pojazdów, czyli stosowanie różnego rodzaju rozwiązań związanych z jazdą autonomiczną, z optymalizacją ruchu. Jak wiemy, to są jakieś przyszłości jeszcze. Mówi się bardzo dużo o inteligentnych autostradach, które dopiero są, no to są rozwiązania, które będą możliwe do zastosowania w przeciągu 2-3 dekad. Patrzmy na to realistycznie. Natomiast są to rozwiązania, które muszą być zastosowane, chociażby ze względu na to, że gigantyczne pieniądze gospodarki tracą co roku na koszty związane z przestojami, z korkami. Amerykanie w 2020 roku przeprowadzili badanie, z którego wynikało, że kierowcy amerykańscy, zwykli kierowcy, tracą około 88 miliardów dolarów rocznie. Jednocześnie badanie, które dotyczyło ruchu ciężarowego, wskazywało te straty na poziomie 76 miliardów. W Polsce no niestety nie ma świeżych badań, jedyne do których dotarłem to były badania z 2014 roku, ale utkwiły mi w głowie takie liczby, że kierowcy największych 7 polskich miast tracą dziennie 13 milionów złotych około, co wydaje około 3,5 miliarda złotych rocznie. Więc każda forma optymalizacji, czy to ruchu, czy to związana właśnie z wprowadzaniem autonomii pojazdów, to będzie coś, co byśmy na pewno chcieli, szczególnie biorąc pod uwagę, że brakuje w Polsce już teraz na dzień dzisiejszy ponad 100 tysięcy kierowców ciężarówek i to jest kryzys, który będzie wzrastał. I tak jak powiedziałem, nie chodzi tutaj o inteligentne autostrady, które nie pojawią się na pewno szybko, ale są rozwiązania pośrednie, nad którymi musimy pracować. Takie jak właśnie jazda autonomiczna, bardzo fajnie rozwijany na przykład przez firmę Trigo, ale nie tylko, przez niektóre politechniki, program platuningu, gdzie pojazdy podążają za tym liderem, tak, za pojazdem przewodnim i same automatycznie za nim gdzieś tam nadążają. Natomiast sam ten pojazd też może być w sposób wirtualny prowadzony przez operatora gdzieś z zewnątrz. Tak. Jakby pierwszy aspekt, drugi aspekt to są te technologie wirtualne. No ale to są rzeczy, to są kwestie przyszłości. Musimy w to na pewno inwestować. Dobrym pomysłem byłoby też powołanie takiego dużego instytutu i ośrodka badawczego, który by te badania prowadził, który by miał z prawdziwego zdarzenia olbrzymi teren do testowania właśnie rozwiązań jazdy autonomicznej i też był jednocześnie jednostką certyfikacyjną na poziomie europejskim, bo to jest coś, czego nam ciągle brakuje, to oczywiście rozwijane są projekty, ale nie mamy takiego właśnie wielkiego tutaj projektu, takiego centrum jedno, które by to wszystko mogło razem
badać, no i oferować swoje usługi życia na zewnątrz. Natomiast jeżeli mówimy o realnym zapotrzebowaniu i realnym wpływie, myślę, że jednak optymalizacja produkcji i robotyzacja to jest ten trend, którym nadal jesteśmy jednak w tyle, szczególnie za naszymi zachodnimi sąsiadami i z uwagi na coraz rosnące bardziej skomplikowanie produkcji, to te właśnie ta ścieżka będzie najbardziej taką instynktowną, więc może tyle na razie ode mnie. Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję. Mam takie poczucie, że w kontekście tych trendów, o których Pan powiedział, zabrał Pan nas w trochę dalszą, niestety, trochę dalszą przyszłość niż to najbliższe 5 lat. Bardzo dziękuję za ten pierwszy głos i z tym samym pytaniem idę do Pana Macieja. Dziękuję bardzo. Ja też mam wrażenie, że Grzegorz, korzystając z tego, że jako pierwszy mógł zabrać głos, postawił sobie cel, żeby przejść przez wszystkie możliwe tematy i nie dość, że zidentyfikować, jakie wyzwania nas czekają, to jeszcze zaproponować konkretne rozwiązania. Zatem wyższy już poziom skomplikowania przede mną, a pewnie przed kolejnymi panelistami jeszcze wyższy. Ja myślę, że tak na początek, żeby też nie przedłużać tej wypowiedzi, odpowiedź na to pytanie jest stosunkowo prosta. Później już realizacja odpowiedzi na te wyzwania staje się trudniejsza. Dlaczego jest stosunkowo prosta? Dlatego, że my jesteśmy jednak częścią globalnego rynku i te trendy, które obserwujemy na poziomie globalnym, mają oddziaływanie w naturalny sposób na rynek polski. Zatem te wszystkie trendy, które już się zaczęły i być może w wielu obszarach się rozwijają szybciej w innych państwach niż w Polsce, są dla nas takim absolutnym kierunkowskazem, jak ten rynek może się zmieniać w naszym kraju. Zatem zarówno zmiany w obszarze napędowym, czyli przejście w kierunku wysokoemisyjnej motoryzacji do nisko- czy zeroemisyjnej docelowo motoryzacji, co nas, myślę, stymuluje jeszcze bardziej sytuacja bieżąca związana z agresją Rosji na Ukrainę i tą potrzebą dywersyfikacji i niezależności, ale także te megatrendy, o których zresztą Grzegorz wspominał, związane z autonomizacją, z connectivity, z współdzieleniem, czyli odchudzeniem miast z ilości samochodów, to wszystko staje się elementem polskiego rynku motoryzacyjnego. My, tak jak Grzegorz mówił, musimy być przygotowani, żeby na tych trendach także zbudować wartość konkurencyjną, żeby podmioty działające w Polsce, czy to zagraniczne, czy polskie podmioty, były tak samo konkurencyjne w 2027 roku, jak są obecnie, a wiemy, że jest to naprawdę dużym wyzwaniem, bo ten rynek, który ulega przeobrażeniu, jest rynkiem, który będzie na pewno nie dla wszystkich za te 5 lat, jeśli te podmioty nie będą się zmieniać. Jeśli będą się zmieniać, jeśli będą otwarte na innowacje, to faktycznie myślę, że możemy patrzeć na optymizmem, ale jeśli spojrzymy na strukturę rynku, jaką mamy teraz i zwrócimy uwagę, że jednak jesteśmy bardzo konwencjonalnym rynkiem motoryzacyjnym, gdzie produkcja jest w obszarze Tier 1, Tier 2 jednak oparta o pojazdy konwencjonalne, to na pewno to wyzwanie staje się wyższe, jeśli spojrzymy na to, jak rynek w Europie czy na świecie się zmienia w obszarze napędowym. I na pewno tu musimy zająć swoje miejsce, ale tak jak widziałem po prezentacji raportu, jest ta wiedza, jest ta diagnoza, teraz tylko ważne, żeby za diagnozą poszły konkretne badania. Mamy choćby pojawiające się hasło związane z motoryzacją przyszłości, z rynkiem bateryjnym, jak recykling, bardzo nośny temat w branży. Wszystko teraz w naszych rękach, żeby te hasła przełożyć faktycznie na nasze możliwości wzrostu konkurencyjności na arenie polskiej i międzynarodowej. To może tak na początek, żeby moim wspaniałym pozostałym panelistom zostawić także jeszcze możliwości poruszenia wielu ciekawych wątków. Panie Macieju, bardzo dziękuję za Pana wypowiedź. Dotknął Pan też elementów, do których ja będę chciała wrócić i poszerzyć je za chwileczkę, czy to kwestie związane z sytuacją i inwazją zbrojną za naszą wschodnią granicą, czy to kwestie związane z obszarem środowiskowym. Biorąc pod uwagę Państwa doświadczenie, ja nie boję się zadawać tego samego pytania, bo kiedy wyglądałam i liczyłam, ile każdy z Panów ma doświadczenia w tej branży, to faktycznie te liczby są imponujące, więc nadal z tym samym pytaniem idę w kierunku Pana Jacka.
Bardzo dziękuję za pytanie. I ja bym się najpierw odniósł pokrótce do tego, co powiedział mój przedmówca, pan Maciej, do tej konkurencyjności, której ja bym nie rozpatrywał w kategorii ryzyk, ale jednak szans. Tutaj dla polskich menadżerów, dla fabryk, które są lokowane w Polsce. Myślę, że tak to, do tego powinniśmy podchodzić, bo oczywiście kryzys dla jednych może oznaczać porażkę, ale dla drugich może oznaczać dużą szansę i sukces. I myślę, że to powinien być właściwy kierunek. No i teraz do tych trendów, tak? Ja myślę, że to, co powiedział Grzegorz, te czyhające za rogiem samochody autonomiczne, to jednak nie jest taka odległa przyszłość. Musimy mieć świadomość tego, że chociażby po drogach w Kalifornii te samochody już jeżdżą, są testowane, regulacje, powiedzmy tutaj odpowiednie w tym miejscu też zaczynają powoli nadążać za tym, aby ten rozwój był jeszcze bardziej dynamiczny i możliwy do realizacji. Oczywiście u nas na naszym podwórku, zanim do autonomicznych pojazdów, my mamy tą elektryfikację i otóż stuletnia już, ponad stuletnia historia motoryzacji od momentu jakby tutaj tej produkcji seryjnej, ona była oparta na mechanice. Dzisiaj faktycznie mamy do czynienia z tą rewolucją dotyczącą elektryfikacji, z którą dzisiaj nikt już nie dyskutuje. Jeszcze kilka lat temu, szczególnie producenci samochodów, no rozpatrywali, próbowali lobbować, negocjować, zastanawiać się, czy faktycznie to jest kierunek, w którym powinna branża podążać. Dzisiaj nie ma ku temu jakby żadnych już wątpliwości. Wiemy, że tutaj jakby mamy do czynienia też z takim naciskiem czy presją, nie tylko ze strony regulatorów, ale również konsumentów, którzy mają coraz wyższą tą ekoświadomość i chcą w jakiś sposób w tym uczestniczyć. No i do tego mamy na pewno sztuczną inteligencję, której mi zabrakło w wypowiedzi tutaj moich poprzedników. Digitalizacja, automatyzacja jak najbardziej też, ona towarzyszy nam od wielu lat. Taką ciekawostkę i liczby mogę przytoczyć. 100 lat temu produkcja samochodów zajmowała 12 godzin. I od momentu, kiedy samochód rozpoczęto proces montażu, do momentu, kiedy on opuszczał linię montażową, potrzebowaliśmy 12 godzin. Oczywiście samochód był dostępny w jednym kolorze, był to kolor czarny, o jednej specyfice wyposażenia. Dzisiaj, mając na względzie tą matematykę opartą o 90 milionów sztuk samochodów produkowanych rocznie, są to 3 samochody w każdej sekundzie, które opuszczają fabryki świata. I to pokazuje tą dynamikę, to wszystko, co się zmieniło na przestrzeni tych wszystkich lat i myślę, że wszyscy menadżerowie, przedsiębiorcy, również ci, którzy uczestniczą w tym cyklu takim edukacyjnym, powinni mieć świadomość zmian, które są przed nami i jeszcze większej dynamiki, która będzie nam towarzyszyła w latach kolejnych. Więc tyle, jeżeli chodzi o moje uzupełnienie i takie prognozy na najbliższe 5 lat. Bardzo dziękuję i ta dyskusja jest też po to, że każdy głos wydaje gdzieś punkt ciężkości, wskazuje też pewne elementy z obszaru własnych zainteresowań, które pokazują, jak te trendy będą, mogą oddziaływać, bo to jest ciągle projektowanie scenariuszy przyszłości. Więc panie Pawle, to samo pytanie, być może to będzie głos podsumowujący, być może to będzie głos uzupełniający, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Obawiam się, że w kilku przypadkach mogę się powtórzyć, bo panowie przede mną ruszyli szereg bardzo ważnych aspektów dotyczących wyzwań, które nas mogą czekać w przyszłości. Z mojego punktu widzenia i to, co ja po 30 latach pracy w przemyśle motoryzacyjnym widzę, jest to, że po pierwsze transformacja zamieniła się od jakiegoś czasu w rewolucję. To jeszcze napędzana ta rewolucja jest czynnikami zewnętrznymi, o których wcześniej nikt nie myślał. Ostatnio mieliśmy spotkanie, na którym zadawaliśmy sobie pytanie, kto ostrzegł zarządy firm motoryzacyjnych o pandemii COVID-19. Odpowiedź brzmiała nikt, to nas zaskoczyło. Kto ostrzegł zarządy naszych firm o tym, że będą kłopoty z dostawami półprzewodników i innych komponentów do produkcji samochodów? To samo. Kto ostrzegł zarządy naszych firm o tym, że w Ukrainie może wybuchnąć wojna, która
sprawia i będzie sprawiać olbrzymie kłopoty dla przemysłu motoryzacyjnego nie tylko w Ukrainie czy w Rosji, ale w Europie i chyba nawet na całym świecie. Więc to przewidywanie co do przyszłości jest obarczone pewnym ryzykiem, bo nie wiadomo, co jeszcze może za rogiem nas czekać, ale generalnie rzecz biorąc, patrząc na to, co w tej chwili duże koncerny motoryzacyjne, ja pracuję w firmie Stellantis, firma powstała w wyniku połączenia FCA i PSA, czyli też między innymi Opla i Vauxhalla. U nas widzimy, że zderzamy się z nową rzeczywistością, która jest związana, i to tak najszerzej mówiąc, z rewolucją cyfrową. Ta rewolucja cyfrowa, ona kompletnie zmienia metodę produkcji pojazdu z jednej strony. Mówimy tutaj o przemyśle 4.0, ale są. Ja uważam, że my jesteśmy w przededniu rewolucji 5.0. To, jak produkujemy samochody, się zmienia, środek ciężkości w przemyśle motoryzacyjnym się zmienia. Proszę popatrzeć, samochód osobowy z silnikiem diesla. 95% to kompetencje europejskie. Jesteśmy najlepsi, jeżeli chodzi o technologię diesla. Potrafimy w Europie wyprodukować całkiem niezłe samochody konkurencyjne. Tutaj mamy też największą ilość patentów związanych z przemysłem motoryzacyjnym. Natomiast samochód elektryczny, o którym wspominaliśmy już, w tej chwili, dopóki Europa nie odrobi strat, to jest głównie Azja. Mówię o bateriach elektrycznych. Oprogramowanie, głównie Stany Zjednoczone. Także w tym łańcuchu wartości, który kiedyś w 90 kilku procentach należał do producentów europejskich, ta przyszłość, znaczy przyszłość, mamy sytuację, kiedy nasz udział w łańcuchu wartości radykalnie się zmniejsza, czyli tym wyzwaniem dla nas, jako dla przemysłu motoryzacyjnego w Europie i w Polsce, będzie zmiana tej proporcji i odzyskanie miejsca. I to wymaga od nas dostosowania się do nowych wymogów związanych z rewolucją cyfrową właśnie. Na to wszystko nakładają się megatrendy globalne, o których panowie mówili. Samochody zeroemisyjne, pojazdy autonomiczne, skomunikowane czy współdzielone. I to jest też część rewolucji cyfrowej. Do tego na to wszystko nakłada się zapowiedziana przez wiele firm, w tym między innymi przez moją firmę, ofensywa w dwóch głównych kierunkach. Pierwsza to jest elektromobilność. Od 2030 roku firma Stellantis w Europie będzie sprzedawała wyłącznie pojazdy elektryczne, ale równocześnie firma zapowiedziała, że od tego samego roku ponad 20 miliardów przychodów będzie pochodziło z usług cyfrowych. Czyli my zamieniamy w tej chwili model biznesowy, gdzie projektujemy świetne samochody, produkujemy te samochody i następnie sprzedajemy je przez autoryzowaną sieć dealerów. Idziemy w kierunku modelu biznesowego, który być może zwiastuje sprzedaż mobilności jako usługi. Mobility as a service. I to jest kompletnie inny model biznesowy i jest on związany z tysiącem wyzwań i kłopotów po drodze. Wyzwania środowiskowe, już rozmawialiśmy, nie tylko emisja dwutlenku węgla, ale także emisja substancji szkodliwych do atmosfery. W tym kontekście szerzej patrząc, czeka nas rewolucja pod tytułem neutralność emisyjna w całym łańcuchu wartości. Bo ile jesteśmy w stanie wyprodukować samochód elektryczny, który emituje 0 gramów dwutlenku węgla z pokładu samochodu, to jaka rewolucja czeka nas przy założeniu, że cały łańcuch wartości będzie neutralny emisyjnie. To jest olbrzymie wyzwanie. Tu chodzi nie tylko o to, abyśmy nasze zakłady produkujące samochody, zakłady naszych dostawców pierwszego, drugiego, trzeciego szeregu, producentów tych podstawowych surowców, jak nie wiem, stal, aluminium, połączyli w jednym szeregu z emisją z pokładu, a na koniec mamy jeszcze kwestię recyklingu. Tutaj będą olbrzymie wyzwania. Ja się też trochę boję o nasz miks energetyczny. Jeżeli wszystkie europejskie firmy zobowiążą się do neutralności emisyjnej w jakimś czasie, nie wiem, 8-12 lat, to ten ślad węglowy, który Polska będzie wnosić do europejskiego łańcucha wartości, później do globalnego, może być dosyć znaczący. Także no nie chciałbym przedłużać, bo mamy jeszcze kwestie związane z konwergencją przemysłu motoryzacyjnego i wysokich technologii. Jest pytanie,
czy firmy z obszaru wysokich technologii nie zechcą wejść bardziej agresywnie w ten nowy przemysł motoryzacyjny, gdzie nie produkujemy samochodu, ale oferujemy mobilność jako usługę. Także nie przedłużając, myślę, że najbliższe 5 lat no to będzie mega interesujący okres z wieloma ryzykami, ale musimy z tego, pracując wspólnie ze wszystkimi interesariuszami, stworzyć jakiś rozsądny model, który pozwoli na kontynuację tych zadań, które realizuje biznes, to nie tylko zarabianie pieniędzy, ale także miejsca pracy i tak dalej, i tak dalej. Na koniec jedna uwaga na propos ropy naftowej. Oglądając obrazki z wojny w Ukrainie, zauważyłem jedną rzecz. Cała machina wojenna oparta jest o surowce, źródła energii nieodnawialne. Czołgi jeżdżą na ropie, samoloty na paliwie lotniczym, krążowniki na oleju napędowym. Tutaj się zastanawiam, co może się stać, jeżeli zaczniemy patrzeć w szerszym kontekście. To znaczy z Kijowa do Lwowa nikt przy założeniu, że już nie będzie energii elektrycznej, nie dojedzie samochodem elektrycznym. Ale to może zostawmy na zupełnie inną konferencję. Także dziękuję bardzo i przepraszam, że powtórzyłem kilka tez z wypowiedzi moich przedmówców, ale no to są wybitni eksperci, więc nie mogłem zrobić inaczej. Dziękuję bardzo. Panie Pawle, bardzo dziękuję za tą wypowiedź i myślę, że nawet jeżeli mamy kwestię pewnego limitowanej liczby trendów, to gdzieś pokazanie swojej perspektywy jest to bardzo cenne. Ja gdzieś myślę, podbiję to pytanie związane z tym, o czym w pewnym momencie pan powiedział, kto będzie faktyczną konkurencją za kilka lat dla firm z branży motoryzacyjnej, właśnie w kontekście przyglądania się, co robią firmy technologiczne, więc myślę, że to jest bardzo ciekawy obszar. Dotknął pan również elementu związanego z wyzwaniami środowiskowymi i ja chciałabym naszą uwagę w tym momencie poświęcić teraz właśnie temu tematowi, bo pan już pokazał teraz, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, jakby co będzie produktem, ale też o sam proces. I zaprosiłabym panów do jakby podzielenia się taką myślą, które z opisanych w raporcie trendów środowiskowych będą zmieniały branżę w największym stopniu, ale też jakby pociągnięcie dalej tematu, co będzie najtrudniejsze, bo myślę, że w tych trendach środowiskowych przede wszystkim popatrzenie na to, co będzie najtrudniejsze, może być taką refleksją o wyzwaniach, które stoją przed nami. Pozwolę sobie utrzymać póki co kierunek i to pytanie najpierw oddam w ręce pana Grzegorza. Może, dziękuję bardzo, to może żeby jakoś dać szansę na wypowiedzenie się, bo nie chciałbym teraz całego tematu znowu od początku do końca przedstawiać, natomiast... Proszę wybrać jedną dużą trudność, o! To nawiążę do wypowiedzi zarówno Maćka, jak i właściwie do wszystkich moich przedmówców. Zdecydowanie przeprowadzenie tego niskoemisyjnego, wprowadzenie niskoemisyjnego transportu. To, do czego nawiązywał pan Paweł, mówiąc właśnie o tym, że wszystkie pojazdy, które teraz gdzieś na polach bitew, ale nie tylko, właściwie w większości świata, są oparte o spalanie materiałów, surowców kopalnych. Tak? Więc przeprowadzenie takiego oczyszczenia w postaci właśnie promocji niskoemisyjnych pojazdów, to jest ten trend, który będzie bardzo ciężki do przeprowadzenia w Polsce i to z wielu powodów, nie tylko jakby pewnych niedobraków technologicznych, które będziemy musieli nadrobić, ale też przede wszystkim ze struktury naszego w ogóle rynku, także też ze struktury i właściwie z cen
samochodów, które jak wiemy w ostatnich latach bardzo rosną i przewiduję, zresztą wszyscy prawdopodobnie widzimy to, że te ceny będą drastycznie rosły. Nie mówię tutaj tylko też o rynku samochodów nowych, ale przede wszystkim o też rosną ceny rynku samochodów, rynku wtórnego, tak, na rynku wtórnym, samochodów używanych. To jest rzecz, która rzeczywiście budzi pewien niepokój. Natomiast jakie są, widzimy rozwiązania na horyzoncie? To może elektromobilność zostawię moim tutaj Maćkowi. Natomiast chciałbym dwa słowa powiedzieć o elektromobilności, może trochę wrzucę, wodoromobilności, przepraszam. Może trochę tutaj włożę kij w mrowisko, ponieważ są zwolennicy elektromobilności, jak i wodoromobilności. Rzecz jasna, te dwa trendy są ze sobą powiązane. Niemniej jednak przewiduję, że elektromobilność typu plug-in, ona jednak zostanie gdzieś wtłoczona w warunki miejskie, bliski transport, natomiast ta elektromobilność wodorowa, ona jednak z czasem uzyska przewagę. I teraz z tym wiążą się bardzo wiele problemów. Przede wszystkim ponieważ wyścig już się zaczął, Polska bardzo aktywnie w nim uczestniczy, już mamy strategię wodorową, mamy już 5 klastrów wodorowych, 5 dolin wodorowych, mam przyjemność współpracować się ściśle z Mazowiecką Doliną Wodorową, ale też utrzymujemy kontakt z innymi. No już powstają takie zaczątki centrów technologicznych, które skupiają firmy, które miałyby te technologie wspierać. To jest oczywiście początek drogi. Na razie technologie, bo te technologie są drogie i wytwarzanie wodoru i wszystko, co z nim się wiąże, to są bardzo drogie sprawy. Natomiast Żeby w jakiś sposób tą wypowiedź zamknąć. No, planujemy 2 gigawaty mocy w elektrolizerach, ale nie mamy jeszcze żadnej produkcji elektrolizerów. Produkcja tych elektrolizerów jest właściwie zakolejkowana, no, chętnych na kupienie ich jest w firmach europejskich. No zamówienia są już na 5 lat, nawet do 5 lat, od 4 do 5 lat. Więc widzę tutaj duży problem, który nas czeka. Bardzo kibicuję tutaj niektórym firmom państwowym, które chcą taką produkcję elektrolizerów stworzyć, no i wprowadzić ją na rynek. Druga kwestia to jest też kwestia transportu do wodoru, przechowywania wodoru. I tutaj ważna uwaga jest. Może takie przesłanie, że my nie musimy być we wszystkim najlepsi, nie musimy być mistrzami w całym łańcuchu wartości gospodarki wodorowej. Tak? Wystarczy, żebyśmy się wyspecjalizowali, ponieważ żyjemy w zglobalizowanym świecie, żyjemy w Unii Europejskiej, my możemy się naprawdę doskonale uzupełniać i nie musimy od razu tworzyć od zera, tylko możemy na przykład wyspecjalizować się w przechowywaniu wodoru, mamy znakomitych specjalistów w transporcie wodoru, mamy firmy, z którymi mam przyjemność współpracować, które mają już gotowe rozwiązania, mamy firmy, które już mają silniki wodorowe. Jeszcze oczywiście nie są to konstrukcje, które przeszły wszystkie certyfikacje, natomiast no, ten kierunek na pewno musimy rozwijać. Tak, w ten czy inny sposób to wynika nie tylko jakby z wymogów środowiskowych, ale też jakichś racjonalnych poczucia, żebyśmy wypracowali w sobie jakieś poczucie bezpieczeństwa i pewnej niezależności energetycznej. Myślę, że też należy rozważać nie tylko budowanie własnych mocy, ale też rozważyć scenariusz, w którym ten wodór byśmy mogli sprowadzać z różnych miejsc. Kto wie, nawet z Australii, Japończycy to robią, dlaczego my mielibyśmy tego nie robić. Tak? Także przedłużać, ponieważ tu jeszcze w tych kwestiach naprawdę wiele można powiedzieć, natomiast jestem przekonany, że tutaj panowie znakomicie tą wypowiedź uzupełnią, a może się nie będą chcieli zgodzić, to z chęcią podyskutuję. Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję i też dziękuję za to, że gdzieś rozmawiając o trendzie, jakby jednym z trendów i wyzwań środowiskowych, właściwie wskazał Pan od razu kilka rozwiązań, w tym też jakby
myśli, jak można myśleć o budowaniu wartości i specjalizacji firm w Polsce. Także bardzo za ten głos dziękuję. I z tym samym pytaniem, z prośbą o wskazanie gdzieś przypiszenie jednego z trendów środowiskowych, też w kontekście trudności, które będą z jego realizacją albo wdrożeniem, proszę pana Macieja. Bardzo dziękuję. Myślę, że znów idąc w pewne powtórzenia, ale nie sposób nie powtarzać, jeśli tyle prawdziwych tez padło. Ja bym powtórzył za Pawłem to, co największym jest wyzwaniem, patrząc parasolowo, no to oczywiście osiągnięcie celu neutralności klimatycznej. Jak to zrobić? My możemy powiedzieć, że my pewnie wiemy, jak to zrobić. Lepiej, gorzej, w różnych segmentach motoryzacji jesteśmy mniej lub bardziej zaawansowani, ale na pewno wyzwaniem jest cena, za jaką my jesteśmy w stanie to zrobić. I zawsze wszystko sprowadza się pewnie do kwestii związanych z ekonomią. Myślę, że ten największy cel, jaki sobie postawimy, i to największe wyzwanie, to to, żeby ten proces udało nam się zrealizować w ujęciu również ekonomicznym. Bo to, że my musimy dążyć do tego celu, to myślę, że jest już absolutnie rzecz, z którą nikt nie dyskutuje. W pierwszych dniach agresji Rosji na Ukrainę pojawił się 6. już raport IPCC. Ja myślę, że on byłby dużo głośniejszym raportem, gdyby nie oczywiście sytuacja na Ukrainie, bo lektura tego raportu jest przerażająca. Z tego raportu, który myślę, że nadaje ton dyskusji na temat tego, jak świat się zmienia w obszarze polityki klimatycznej, wniosek jest jeden. My nie jesteśmy na ścieżce krytycznej, my jesteśmy daleko poza nią i idziemy w kierunku po prostu zagłady. I myślę, że ten problem to już będą odczuwać kolejne pokolenia i to nie patrząc zbyt daleko w ilość tych pokoleń, mowa o naszych dzieciach. Zatem to, że trzeba działać, to my wiemy. Zresztą stymuluje nas do tego sytuacja choćby bieżąca i ta konieczność dywersyfikacji, uniezależniania, która zawsze była hasłem, teraz nabiera znaczenia jak mało kiedy. Zatem cel jest nam znany, tylko że pomiędzy znanym celem a możliwością realizacji jest bardzo duża przestrzeń. Grzegorz mówił o wodoromobilności, czy generalnie o wykorzystaniu wodoru. To jest absolutnie jeden z kierunków, ale pamiętajmy, że w latach 70., 80. wodór też był nazywany paliwem przeszłości. Niewiele się wydarzyło, żeby faktycznie on stał się elementem tego systemu, który jest w stanie włączyć się już w sposób skalowalny i w taki sposób, żeby tutaj różnica była faktycznie widoczna. Zatem cały czas myślę, że jesteśmy na etapie poszukiwania tych dróg, które do tego celu neutralności klimatycznej nas będą mogły prowadzić. I to, co też Paweł zauważył, pamiętajmy, że my mówimy o całym łańcuchu wartości. I ten łańcuch wartości staje się naprawdę dużym wyzwaniem w kontekście Polski. Mamy miks energetyczny, jeden z najgorszych, jakie można sobie wyobrazić, to jest fakt. I ten fakt będzie oddziaływał także na decyzje przedsiębiorstw, które będą musiały być związane celem neutralności klimatycznej, bo podwykonawcy choćby Stellantisa czy innych firm motoryzacyjnych, oni będą musieli realizować politykę, która będzie zgodna z polityką neutralności klimatycznej, czyli oni choćby dla przykładu będą musieli kupować energię, czy to certyfikatami, czy po prostu ją produkować na własny użytek, a wiemy, że przy takim miksie, jaki mamy, to ma swoje naturalne ograniczenia. Zatem to, w jakim miejscu jest sektor motoryzacyjny, w jaki sposób oddziałuje transport na środowisko, też bezpośrednio wiąże się z sektorem energetycznym i tym, jak on potrzebuje się przeobrażać. Czyli my jesteśmy w takim bardzo interesującym momencie, który faktycznie zasługuje na miarę rewolucji, tylko że tej rewolucji nie możemy tylko odnieść do jednego sektora motoryzacyjnego. To by było zbyt wygodne. Tak naprawdę mówimy o rewolucji, która łączy bardzo wiele sektorów, w tym te krytycznie dla nas istotne, jak także sektor energetyczny. Zatem to, co będzie nadchodziło w kolejnych latach, to jest z całą pewnością kluczowe dla tego, jak będą wyglądały kolejne dekady. Ale my pamiętajmy, znając te wyzwania przed sobą,
musimy też sprostać temu, żeby je faktycznie móc zrealizować. Więc cały czas ten proces poszukiwania najbardziej właściwych dróg pod względem i środowiskowym, i ekonomicznym, myślę, że powinien następować. I te wszystkie megatrendy, o których my rozmawialiśmy przy pierwszym pytaniu, no myślę, że muszą mieć zawarte w sobie ten cel, żeby faktycznie te cele związane z neutralnością klimatyczną udało nam się zrealizować, czy tu w Polsce, w Europie, czy na świecie. Bardzo dziękuję za ten głos i też pokazanie tego systemu naczyń połączonych i tego, jak bardzo, rozmawiając o poszczególnych wyzwaniach, musimy na nie patrzeć z perspektywy różnych branż. Paulina Zadura i Ania Tarnawa powiedziały, że co tydzień odbywają się spotkania branżowe. Ja mam przyjemność prowadzić część z nich. Kiedy teraz słyszę to, co panowie mówią i myślę sobie o tym, co opowiadali eksperci z obszaru branży rekultywacji, transportu, IT, to gdzieś razem pokazuje tą zależność i współistnienie poszczególnych elementów ze sobą. Także to myślę, że będzie dodatkowe wyzwanie. Tak samo jak będzie wyzwaniem przenikanie osób i ekspertów z poszczególnych sektorów i budowanie zapotrzebowania na nich w zupełnie innych branżach. Z tym samym pytaniem, być może z jakimś podsumowaniem, być może z dodaniem czegoś, bo faktycznie już w tym kontekście dużo zostało powiedziane, idę do pana Jacka. Czy coś jeszcze by pan dodał do tego? Czyli podsumowanie zostawię panu Pawłowi, bo on świetnie to klamrał, na pewno wszystko zetnie. Zanim ja dorzucę od siebie jeden czynnik, chciałbym trochę ad vocem do wypowiedzi moich poprzedników dodać pewną kwestię z takiego spoglądania na tą zeroemisyjność, która dzisiaj nie kojarzy już się tylko i wyłącznie z napędem samochodu, tak? Czyli branża motoryzacyjna już sobie uświadomiła, również z tego względu, aby spełnić bardzo ambitne cele, między innymi Unii Europejskiej, że nie tylko napęd jest ważny, ale takie spojrzenie 360 stopni na to, z czego my mamy energię, która zasila nasze fabryki, z czego my produkujemy, z jakich pierwiastków, czy te pierwiastki nie są szkodliwe, jak wygląda cały proces, jak on jest poukładany, na ile on jest szkodliwy, co możemy zrobić z optymalizacją w tym miejscu i co oczywiście z utylizacją między innymi napędu bateryjnego, więc dzisiaj to się już rozpatruje w tej kategorii całościowej. Od siebie z takim czynnikiem trudności w tych wszystkich trendach chciałbym wskazać na kompetencje, bo mamy do czynienia znowu z czymś nowym i teraz, żeby być gotowym, aby w pełni, w sposób właściwy zarządzić tymi nowymi trendami, no potrzebujemy znowu się tutaj uzupełnić w miejscu, jeżeli chodzi o kompetencje, jeżeli chodzi o doświadczenie, bo znowu nie mamy historii, tak? Nie mamy pewnego doświadczenia, który chociażby towarzyszy starej motoryzacji. I na koniec od siebie chciałbym dodać, że bez względu na to, o jakich trendach będziemy mówili, które w jakiś sposób są tymi aspektami środowiskowymi napędzane, dzisiaj mamy do czynienia z dużą trudnością we wdrażaniu, w podążaniu za tymi strategiami ze względu na zmienność otoczenia. Tak? Mówię tu o koniunkturze, mówię tu o tych wszystkich wydarzeniach, które kompletnie są nieprzewidywalne i ciężkie do zarządzania. Pamiętajmy, że ciągle żyjemy w otoczeniu pandemii, tak? A na pewno już z skutków tej pandemii, które spowodowały, że mieliśmy do czynienia z olbrzymimi tutaj porwanymi łańcuchami dostaw i ciągle w tym jesteśmy, a mamy już kompletnie nowe wydarzenie, którego też myślę, że żaden z nas nie był w stanie przewidzieć, czyli wojnę. I jakby to jest ta trudność, która będzie powodowała, że menadżerowie, przedsiębiorcy no muszą w jakiś sposób podchodzić do wszystkich rzeczy z dużą elastycznością, z taką koniecznością szybkiego działania i podejmowania trafnych decyzji, bo my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że to, co jakby tam między innymi Unia Europejska w swoich celach narzuciła nam, nie wiem, 3-5 lat temu, czy to za chwilę nie zmieni się chociażby w związku z tym, że ciężko jest przemieszczać się samochodami elektrycznymi w sytuacjach wojennych, czy też w sytuacjach kompletnego blackoutu na przykład, co też jakby myślę, że wcale nie jest jakimś takim wyimaginowanym ryzykiem. Więc to jest taka ogólna trudność, bez względu na to, o czym mówimy, no kwestie tego braku przewidywalności, w której dzisiaj niestety
funkcjonuje. Bardzo dziękuję. Ja też do tego elementu związanego z kompetencjami jeszcze, które pan tutaj zaczepił, jeszcze wrócę, ale ciągle w trendzie środowiskowym pytanie do pana Pawła związane właśnie cały czas z tym, co tutaj jest kluczowe, co będzie najtrudniejsze, o jakie elementy uzupełniłby pan wypowiedzi swoich przedmówców. Ja dziękuję jeszcze raz panom za głos w tej dyskusji. Wszystkie takie główne problemy, wyzwania z punktu widzenia ochrony środowiska wybrzmiały. Ja może z punktu widzenia człowieka, który pracuje w dużym koncernie, który produkuje samochody, w tym samochody elektryczne i opracowuje strategię neutralności emisyjnej w całym łańcuchu i wdraża agresywnie samochody zeroemisyjne do swojej oferty z nadzieją na przejście na 100% samochodów bateryjnych elektrycznych po roku 2030. Z tej perspektywy chciałbym po prostu racjonalnie podejść do tematu. Otóż w całym łańcuchu wartości to jednak mobilność, czyli poruszanie się pojazdem powoduje emisję aż 80% całej emisji dwutlenku węgla w łańcuchu wartości, więc naturalnie musimy się skupić na samym pojeździe jako takim. 15% to jest wartość emisji od surowca do samochodu wyjeżdżającego z fabryki, który później pojedzie do dealera i później do klienta. I na końcu recykling, ja nie mówię teraz jeszcze o baterii elektrycznej, to jest około 5% całej emisji. Także musimy się skupić na pojeździe, jeżeli chcemy rzeczywiście mieć największy, najszybszy wpływ na kwestię środowiskową. I tutaj dwa główne wyzwania, które już wcześniej wybrzmiały, ja może powtórzę. Dwa główne wyzwania to jest po pierwsze, jak zapewnić, żeby produkcja i sprzedaż samochodu elektrycznego była finansowo opłacalna dla producentów samochodu. Bo nie jest sztuką produkować coś ze stratą, tylko że to gwarantuje, że producent taki zbankrutuje bądź zostanie wykupiony przez chińskiego producenta w ciągu szybkiego czasu. Także musimy opracować model biznesowy, który będzie opłacalny dla producenta. Ale z drugiej strony, to też już wybrzmiało, podniesienie ceny samochodu elektrycznego spowoduje wielki problem z dostępnością finansową do mobilności, szczególnie w regionach tych, które są uboższe. Mówię tutaj o Europie, nie mówię tylko o Polsce, Grecja, Portugalia, kraje bałkańskie. No to jest. To są te kraje, gdzie penetracja samochodów elektrycznych jest w tej chwili bardzo mała. Mamy bardzo niekorzystną strukturę rynku, przewaga samochodów używanych i proszę zobaczyć, że te samochody używane, sprowadzone do Polski to po pierwsze drożeją. Chciałem powiedzieć, że na rynkach zachodnich wzrost cen samochodów używanych to jest 20-30%, więc nie są żarty. Wczoraj rozmawiałem z kolegą z Wielkiej Brytanii, powiedział, słuchaj, samochody używane podrożały o 30% w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Ale my te samochody sprowadzamy głównie z Niemiec, one są używane i to są głównie diesle, które są starsze niż 10 lat, więc normy emisji dwutlenku węgla i innych substancji no to są troszeczkę nieadekwatne do oczekiwań, więc to jest kolejne wyzwanie. Kolejne wyzwanie to jest pogłębione przez wojnę w Ukrainie, to jest kwestia cen i dostępności do surowców. Unia Europejska zależy od importu podstawowych surowców używanych do produkcji samochodu i używanych do produkcji baterii elektrycznych. Mówię tutaj o metalach szlachetnych. Ceny rosną szaleńczo. Do pewnej części surowców nie ma dostępu ze względu na wojnę, a łańcuchy dostaw są tak porwane, że też możemy się liczyć z dużymi kłopotami. Ja tutaj mam przykład, który sobie wypisałem z raportu Komisji Europejskiej. Importujemy do Europy 100% tytanu i 100% palladium, z czego 40% palladium pochodziło z Federacji Rosyjskiej.
do produkcji półprzewodników potrzebujemy ukraińskiego gazu neonowego. Nie wiem, czy będziemy w stanie go otrzymać z Ukrainy ogarniętej wojną. Także tutaj tych wyzwań jest bardzo dużo. Do tego dochodzą koszty na badania i rozwój, czyli mamy z jednej strony wzrost kosztów produkcji związanych z wzrostem cen surowców, komponentów. Przy tej inflacji jest naturalny wzrost kosztów pracy. Koszty dystrybucji i logistyki rosną po prostu piętrowo. Aby wdrożyć nowe technologie, udoskonalić to, co mamy, potrzebujemy wydawać miliardy na badania i rozwój. Tutaj powód do dumy, sektor motoryzacyjny jest największym w Europie inwestorem w R&D, jeżeli chodzi o sektory prywatne. Przedzieliliśmy nawet farmę, także tutaj inwestycje są olbrzymie. I ten biznes na koniec dnia musi się jakoś spiąć, więc wydaje się, że to byłoby z mojej strony największe wyzwanie, co jeszcze raz powtarzam, wynika z tego, że aż 80% śladu węglowego pochodzi z mobilności. Kwestie inne poruszone przez moich poprzedników, a energia elektryczna. Nasz Związek Pracodawców Motoryzacji przy Lewiatanie jest w dialogu z siostrzanym, braterskim związkiem prywatnych producentów energii też przy Lewiatanie i stworzyliśmy taką platformę, którą roboczo nazywamy Energia dla Mobilności. My pokazaliśmy, jakie są nasze potrzeby, jeżeli chodzi o prąd do mobilności i do produkcji samochodów i części w Polsce z założeniem, że musi być to energia zielona. Energetycy mówią, że koło 2030 roku może być problem z energią, nie mówiąc już energii zielonej, problem z siecią, szczególnie średniego napięcia, duże wyzwania związane z dostarczeniem olbrzymiej ilości mocy do stacji benzynowych, punktów przy autostradach. Także tych wyzwań mamy tysiące, one są globalne, europejskie i nasze polskie lokalne, ale tutaj też rozmawiamy w branży i z znajomymi dookoła branży i mamy nadzieję, że te kwestie energetyczne zostaną rozwiązane. Kompetencje, absolutnie kluczowa sprawa, z Jackiem się zgadzam, że przewaga Polski jako miejsca, gdzie się inwestuje, to są między innymi ludzie, którzy mają odpowiednie kompetencje i oferują wspaniałą jakość. Chcę powiedzieć, że Polska nie jest już najtańszym krajem, także tutaj ten stosunek jakości do kosztu pracy jest niezwykle istotny i wyższy koszt pracy można rekompensować wyższą jakością, czytaj kompetencje. I na koniec wodór. Tutaj strategie różnych firm są bardzo różne. Są firmy, które odrzuciły wodór i mówią, że będziemy się koncentrować tylko i wyłącznie na bateriach elektrycznych, napędzie elektrycznym z baterii. Napęd wodorowy to też jest napęd elektryczny, tylko źródło energii pochodzi z rozbicia cząstek wodoru w membranach, w ogniwach paliwowych. Wydaje się, i to też zostało powiedziane, że w całej matrycy potrzeb transportowych wodór znajdzie swoje miejsce na 100%. Mogę powiedzieć, że w tym roku moja firma wypuściła na europejski rynek pierwsze 100 samochodów dostawczych wodorowych i chcemy zbadać ich zachowanie w realnym życiu u realnych firm, które te samochody w tej chwili eksploatują i zdecydowanie ten kierunek wodorowy będziemy kontynuować, ale nie w segmencie samochodów osobowych, tylko raczej samochodów dostawczych, tych średnich i cięższych. Myślę, że ciężki transport, transport kolejowy, kiedyś być może transport morski, może oprzeć swoją przyszłość na wodorze, miks wodoru z innymi źródłami energii. Także absolutnie kluczowe sprawy i dziękuję panom za możliwość niejako potwierdzenia moich myśli w waszych wypowiedziach. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za tą wypowiedź. To będzie ostatnia wypowiedź, to była ostatnia wypowiedź w ramach tego panelu. Nie ukrywam, że moje ambicje były trochę większe, ale cieszę się też, że udało się też dotknąć sytuacji i wpływu
przynajmniej po części tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą na sektor. Z debatami już tak jest, że jest nam dane dotknąć kilku tematów, poruszyć kluczowe wątki, ale nigdy wszystkie, więc za te głosy bardzo dziękuję. Dziękuję też za właściwie wprowadzenie nas w drugi z paneli, bo w drugim bloku będziemy zajmować się kompetencjami, a ten kierunek już wskazał i pan Jacek, i pan Paweł, także będziemy za chwileczkę o tym rozmawiać. Myślę, że w tej rozmowie pokazała się duża złożoność i wielowątkowość naszej przyszłości związanej z tą branżą, ale też myślę z innymi. Także bardzo dziękuję za te głosy i podzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem, ale też myślami o przyszłości. Dziękujemy bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia, a jednocześnie dzień dobry dla osób, które zgodziły się wziąć udział i podzielić swoim doświadczeniem w drugiej części, bo w tej części będziemy rozmawiać o potrzebach kompetencyjnych branży motoryzacji i elektromobilności. Patrząc na te wyzwania i to, jak rysuje się przyszłość, naturalnym wydaje się, że ma to swoje absolutne przełożenie na potrzeby kompetencyjne związane z tym sektorem i o tym za chwileczkę będziemy rozmawiać. Ten blok również rozpoczniemy wystąpieniem, zaprezentowaniem części badań branżowego bilansu kapitału ludzkiego i tej prezentacji dokona Marcin Kocur, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert ewaluacji i analiz publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chciałabym też dodać, że Marcin jest związany z badaniem bilansu kapitału ludzkiego od samego początku, od 2008 roku, odpowiadając za badania pracodawców, ale też właśnie realizację sektorowych analiz kompetencji. Oddaję głos w bardzo dobre ręce. Marcinie, przekazuję pałeczkę. Dzień dobry, witaj Moniko, dziękuję za wprowadzenie, witam wszystkich Państwa i proszę Państwa, patrząc na zegarek, ja postaram się swoją prezentację pokazać tak kontekstowo, jak wygląda sytuacja kompetencji, a w zasadzie niedopasowania kompetencyjnego w branży. I przyznaję, że będę chciał też trochę sprowokować Państwa do dyskusji później w panelu. Nie przedłużając, już udostępniam slajdy. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o niedopasowanie kompetencyjne, to na potrzeby właśnie badań branżowych, szczególnie w branży motoryzacyjnej elektromobilności, to niedopasowanie kompetencyjne było ujmowane na trzy sposoby. Ja Państwu opowiem o dwóch sposobach, mianowicie o bilansie samej kompetencji i wskazywaniu, gdzie te niedopasowania występują, o luce kompetencyjnej, jaka była diagnozowana w branży, natomiast o prognozie zmian ważności kompetencji odeślę Państwu już do raportów, bo tam było ono analizowane na poziomie szczegółowych stanowisk i omówienie ich tutaj wykracza poza ten czas, który mamy do dyspozycji. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o sam bilans kompetencji, to było on robione na takiej zasadzie, że zestawione były opinie pracodawców oraz pracowników w zakresie kompetencji zidentyfikowanych na tak zwanych kluczowych stanowiskach w branży. I te kompetencje z jednej strony pracodawcy oceniali na tych stanowiskach wybranych, jeżeli chodzi o ważność z perspektywy prowadzonej działalności, a pracownicy dokonywali samooceny, jakie posiadają kompetencje w tym zakresie i można było to ująć na dwóch takich wymiarach. Jeżeli chodzi o samoocenę, to były to relatywnie niższe albo relatywnie wyższe wobec tego, jak było przeciętnie oceniane i tak samo ważność była oceniana relatywnie niższa i relatywnie wyższa. I w ramach właśnie analizy i szacowania tego niedopasowania wskazano z jednej strony kompetencje, które są nadwyżkowe, czyli relatywnie wyżej oceniane przez pracowników, ale też posiadane, oceniane jako relatywnie ważniejsze dla pracodawców. Kompetencje niedoboru, czyli te, które są zarówno dla pracodawców relatywnie niżej oceniane, ale też
niżej oceniane, jeżeli chodzi o pracowników. I dwie kategorie, kompetencje takie bazowe, można powiedzieć, niżej oceniane i niżej posiadane przez pracowników, oraz kompetencje zrównoważone, które ja wolę tutaj tak trochę prowokacyjnie uznać strategiczne. Dlaczego strategiczne? Dlatego, że one są relatywnie ważniejsze przez pracodawców, dla jakiego pracodawców, ale też posiadane w relatywnie wyższym stopniu przez pracowników. I jeżeli popatrzymy sobie, jak to wygląda już w ujęciu konkretnych stanowisk, to te kompetencje strategiczne, zaczynając właśnie od nich, to najwięcej takich kompetencji wysoko ocenianych przez samych pracowników, ale ważnych przez dla pracodawców, to było w takich stanowiskach jak sprzedawca, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, czyli można powiedzieć, takie stanowiska jest trochę niższego rzędu, raczej wykonawczych, produkcyjnych. Natomiast jak popatrzymy na to, gdzie tych kompetencji strategicznych było relatywnie mniej, to już są to bardziej zaawansowane stanowiska, mianowicie inżynier produktu oraz inżynier utrzymania ruchu. Jeżeli chodzi o kompetencje niedoboru, to najmniej brakowało, znaczy, przepraszam, najwięcej brakowało, ujmując te dwa wymiary, w przypadku stanowiska sprzedawców, natomiast stosunkowo niedużo tych kompetencji niedoboru, co dobrze świadczy, było na stanowisku mechanika pojazdów samochodowych. I kompetencje nadwyżkowe, to tutaj z kolei tymi ważnymi, posiadanymi w pewnym wyższym stopniu cechowali się inżynier produkt procesu oraz najmniej z kolei było na stanowisku specjalista ze spraw marketingu. A, proszę Państwa, jeżeli chodzi o lukę kompetencyjną, to tutaj ta luka kompetencyjna w branży motoryzacyjnej była ujmowana jako sytuacja, gdzie pracodawcy mieli pewne kompetencje, które są ważne z ich perspektywy, z perspektywy prowadzonej działalności, a jednocześnie uznawali ci sami pracodawcy te kompetencje za trudne do pozyskania z różnych powodów. I proszę Państwa, te luki kompetencyjne zaobserwowano praktycznie na wszystkich stanowiskach, najwięcej w przypadku stanowiska stosunkowo, znaczy wskazanego jako jedno z kluczowych dla branży, ale stosunkowo można powiedzieć, że nowego, mianowicie technika demontażu recyklingu. Natomiast co ciekawe, jedyne stanowisko, w którym przypadku tej luki, czyli trudności pozyskania kompetencji, które uznawane są za ważne, nie zidentyfikowano, to mechanik pojazdu samochodowego. I proszę Państwa, patrząc tak ogólnie, jeszcze już tak trochę zmierzając w kierunku podsumowania, na jak to wyglądało, na niedopasowanie kompetencyjne, uzmując te różne wymiary, to proszę Państwa, to co dla mnie jest istotne, to, że te kompetencje zrównoważone, które ja tak nazywam raczej strategicznymi, one występowały w przypadku raczej stanowisk, jak Państwo widzą, związane z produkcją, a ewentualnie sprzedażą. Sprzedawca, specjalista spraw marketingu, mechanicy samochodowi, blacharze, elektryk, elektronik. Natomiast te kompetencje raczej nie występują, znaczy występowały, ale stosunkowo mniejszym stopniu na stanowiskach tych związanych z wyższym poziomem kwalifikacji i wyższym poziomem specjalizacji, a mianowicie, jak Państwo widzą, stanowiskami inżynierskimi. Proszę Państwa, i to w zasadzie tyle, co chciałbym Państwu tak wprowadzić krótko i, że tak powiem, wywołać dyskusję na temat właśnie tych kompetencji, szczególnie wobec tego, co powiedziano w poprzednim panelu, w poprzednim debacie związanym właśnie z strategiami. Dziękuję bardzo i zapraszam do dyskusji. Martynie, bardzo dziękuję za wprowadzenie nas częścią wyników, z którymi mogą się Państwo już za chwileczkę zapoznać, bo raport już po naszym spotkaniu będzie dostępny na stronie wydarzenia. A ja zapraszam do dyskusji o kompetencjach, o umiejętnościach w miejscu pracy, o tych kompetencjach, które potrzebne są w tej branży na teraz, ale też tych, które potrzebne są na bliższą i dalszą przyszłość. Chciałam serdecznie przywitać ekspertów, którzy zgodzili się podzielić swoim doświadczeniem. Jest z nami pan Ryszard Jania, prezes zarządu
Pinkington Automotive Poland i Country Manager grupy NSG w Polsce, prezes Zarządu Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego, członek Sektorowej Rady do Spraw Kompetencji w Przemyśle Motoryzacyjnym. Serdecznie zapraszam. Czy jest z nami? Jest, bardzo się cieszę, jest. Dziękuję. Dzień dobry. Już... Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję bardzo, już zostałem wpuszczony. Tak. To ja się bardzo cieszę i śpieszę przedstawić moich kolejnych rozmówców. Jest z nami, mam nadzieję, że jest z nami pani Wioletta Rutkowska, ekspert do spraw badań, autorka badań i raportów dla Katowickiej Strefy Ekonomicznej w ramach projektu Sektorowej Rady do Spraw Kompetencji, Motoryzacji i Elektromobilności. Pani Wioletto, witam serdecznie. Dzień dobry, ja też zostałam już wpuszczona, także dzień dobry, witam Państwa, witam Panią, Pani Moniko. Bardzo serdecznie witam i mam nadzieję, że jest z nami trzeci z ekspertów, Pan Krzysztof Świerk, dyrektor do spraw edukacji i kompetencji w sektorze motoryzacyjnym Polskiej Izby Motoryzacji, prezes zarządu Promet Trans Spółka z o.o. Myślę, co ważne też dla naszej dzisiejszej dyskusji, specjalista do spraw współpracy z pracodawcami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i członek Sektorowej Rady do Spraw Kompetencji w Przemyśle Motoryzacyjnym. Panie Krzysztofie, witam. Dzień dobry Pani Moniko, witam Państwa. Bardzo się cieszę, jesteśmy w komplecie. Paneliści w pierwszej dyskusji pokazali nam, co w kontekście motoryzacji jest tym wyzwaniem, w którym kierunku będziemy podążać i my w tym kierunku też pójdziemy, ale zanim to nastąpi, chciałam zaprosić i poprosić o Państwa refleksję w kontekście kompetencji pracowników, których mają, branża ma na pokładzie tu i teraz. Moją uwagę przy prezentacji przykuła taka liczba, która wskazywała, że zdaniem zdecydowanej, to naprawdę zdecydowanej większości pracodawców, bo mowa o 94%, umiejętności w ich firmach są zadowalające. Jest to bardzo, bardzo optymistyczny scenariusz. I chciałabym poprosić o Państwa opinię, jak to wygląda z Państwa obserwacji, czy te kompetencje faktycznie są na tak dobrym poziomie, a jeżeli nie, to które na tu i teraz wymagają w szczególności doskonalenia? Panie Ryszardzie, oddaję głos. Okej, dziękuję bardzo. Ja może zanim do tego pytania przejdę, to odniósłbym się jeszcze do samego badania i wyników tego badania, bo myślę, że to może być niezwykle istotne, jeśli popatrzymy na branżę motoryzacyjną. Bo ja już przy okazji również tego badania, bo też brałem w nim udział i przy okazji różnych innych możliwości, kiedy mam okazję brać udział w różnego rodzaju konferencjach czy wystąpieniach, zwracam uwagę na to, że no niestety tej branży nie da się określić poprzez PKB i tak to też wyszło w przypadku tego badania. To znaczy jest szereg organizacji, które nie mieszczą się w tych kodach, natomiast produkują dla branży motoryzacyjnej. Mówię, w szczególności produkują, bo tutaj mi trochę zabrakło tego elementu właśnie związanego z dostawcami czy producentami komponentów części tego drugiego czy trzeciego rzędu. To w całej strukturze motoryzacji to jest jednak przeważająca ilość. Owszem, jeśli chodzi o zawody, poza tymi 9 wybranymi, które odpowiadają tym 6 procesom, to była jeszcze mowa o zawodach dodatkowych. I z tego grona większość tych zawodów właśnie zalicza się do tej grupy takiej, powiedziałbym, typowo produkcyjnej. Bo właściwie to większość tego badania to były właśnie te zawody, które są w tym obszarze raczej serwisów czy handlu. Mniej trochę w produkcji dostawców, również producenci pojazdów czy producenci naczep, też oni byli wzięci pod uwagę. Ale to nie wyczerpuje całej gamy osób zaangażowanych w ten proces na różnych poziomach zarządzania, na różnych poziomach
również realizacji zadań produkcyjnych, bądź serwisowych, bądź handlowych. I to jest właściwie pierwsza taka uwaga, że żeby mieć pełny obraz, to oczywiście trzeba byłoby sięgnąć również do tych elementów, które tutaj w tym badaniu nie były wzięte pod uwagę, bądź wzięte w nieznacznym stopniu. A w swojej wypowiedzi, włączając tą grupę, też, o której pan mówi, jak to wtedy buduje obraz posiadanych kompetencji? Czy to jest równie optymistyczny obraz, czy być może on już zaczyna mieć trochę więcej szarości? No więc tutaj jest, w zależności od tego, jak na to spojrzymy, my w tym przypadku w większości osób zaangażowanych w te procesy mówimy o operatorach, już mniej o specjalistach i o inżynierach, bo tych osób, jeśli chodzi o produkcję, jest zdecydowanie mniej, jest więcej operatorów. Operatorów zazwyczaj z wykształceniem, różnego rodzaju wykształceniem technicznym, tak to nazwijmy. I tutaj, jeśli chodzi o to zasadnicze pytanie, do którego teraz chciałbym się odnieść, to powiem tak, pracodawcy, wydaje mi się, potwierdzą, zresztą potwierdzili to, 94% jest zadowolonych. Tylko z czego to wynika? Wynika to przede wszystkim z tego, że większość pracodawców ma sposoby wewnętrznego kształcenia, wewnętrznego uzupełniania wiedzy. I tak to się odbywa w większości firm, które są firmami większych globalnych przedsiębiorstw, bądź również tutaj naszymi polskimi, które mają systemy uzupełniania wiedzy i cały czas doszkalania pracowników. Na poziomie tym, o którym ja mówię, gdzie mamy większość naszych pracowników, na poziomie operatorów, tu przede wszystkim chodzi o wielozadaniowość, o rozumienie procesów produkcyjnych, sterowanie procesami produkcyjnymi, znajomość potrzeb jakościowych, wymagań technicznych, charakterystyk krytycznych. To są te elementy, które przy wejściu do firmy ktoś, kto jest wewnątrz, musi znać, musi umieć i my na to poświęcamy sporo czasu, uwagi i sporo wysiłku, żeby to wprowadzić. W związku z tym doprowadzamy do takiej sytuacji, kiedy oczywiście ci, którzy u nas są i pracują z nami, są na takim poziomie, jak odpowiedzieli pracodawcy. Natomiast zupełnie innym elementem jest sytuacja rynku pracy, gdzie osoby wchodzące do firmy niestety nie odpowiadają tak od razu i bezpośrednio na te wymagania, które byłyby oczekiwane. W związku z tym ten proces szkolenia wewnętrznego jest dosyć mocno postawiony i cały czas aktualny. Czyli mamy tutaj dwa niejako światy, gdzie na rynku pracy nie do końca mamy tą osobę czy tego przyszłego pracownika, który by na takim poziomie odpowiadał naszym wymaganiom. Ale to jest jeden z elementów, który na pewno trzeba byłoby zmienić. I staramy się to zmieniać, mówię staramy się, bo też poprzez struktury, w których jestem zaangażowany, te działania tam są bardzo widoczne, czyli kwestia edukacji, tej formalnej bądź pozaformalnej, skierowana właśnie na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego, ale poza serwisami i poza handlem, który by właśnie wprowadzał już na tym etapie te elementy, które później są szkolone i uczone w firmie. Czyli przesunięcie tego ciężaru na etap wcześniejszy. A jeszcze tylko taka jedna uwaga, to jest korzystne generalnie dla procesu nauczania i szkolenia, bo jeśli nawet te osoby nie trafią do motoryzacji, to ich wiedza na temat procesów produkcyjnych, sterowania, lean manufacturing i tak dalej, ona jest również przydatna i jak najbardziej potrzebna w innych branżach i w innych przemysłach i poprawia efektywność procesu. Bardzo, bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Do
tego elementu, które związanego z obszarem edukacji. My za chwileczkę przejdziemy, bo to też jest przedmiot naszej rozmowy. Ja ad vocem tego, o czym pan powiedział, przytoczę jedną z danych, która już się dzisiaj tutaj pojawiła, kiedy pan mówił o tym, że być może tak dobre opinie pracodawców o kompetencjach pracowników są związane z procesem kształcenia i doskonalenia wewnątrz firm, ale znacznie trudniej jest, jeżeli chodzi o osoby, które pozyskuje branża z rynku, w badaniach, które dzisiaj mają swoją premierę. Ma to swoje potwierdzenie, bo wyniki pokazują, że połowa, bo 54% pracodawców, którzy rekrutowali pracowników do swoich firm, miała problemy ze znalezieniem osób do pracy, dlatego że nie spełniały czy nie miały wymaganych, potrzebnych kwalifikacji bądź kompetencji, więc dodaję ten element procentowy do tego, o czym pan powiedział. Z tym samym pytaniem ciągle, bo wyjdźmy od tego, jak wygląda aktualna sytuacja w firmach, kieruję się do pani Wiolety Rutkowskiej. Co z pani doświadczeń związanych z tą branżą, jakie kompetencje w szczególności wymagają doskonalenia? Co pani zauważa? Dziękuję bardzo. Ja jestem ekspertem do spraw badań rynku i współpracuję w tym zakresie, wspieram w zakresie badań Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, z którą już od połowy 2020 roku realizujemy szereg badań edukacyjnych właśnie w ramach działania Rady Sektorowej do spraw motoryzacji i elektromobilności. Przygotowaliśmy w tym zakresie szereg projektów realizowanych wśród pracodawców, wśród nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach branżowych, w technikach w całej Polsce, więc tych badań, wyników, raportów mamy dość sporo. Są one wszystkie udostępnione na stronie Rady, więc jeżeli ktoś z Państwa nas oglądających miałby ochotę zajrzeć do tych wyników, to serdecznie zapraszam. Natomiast odnosząc się do tych, oczywiście część tych wyników jest zbieżna z tymi badaniami, które zostały tutaj zaprezentowane i to, o czym Pani przed chwilą powiedziała, że 54% pracodawców odczuwa brak wykwalifikowanych pracowników na rynku. To się potwierdza również w naszych badaniach, z których wynika, że około 50% pracodawców właśnie ma problemy z zatrudnieniem pracowników o takich kwalifikacjach, jakie są wymagane, czy jakie są oczekiwane. I to, czego najbardziej brakuje pracodawcom, to jest przede wszystkim doświadczenia w branży, praktyki, takiej namacalnej praktyki wyniesionej z firm bądź z praktyki w szkole, bo tu też mówimy o absolwentach, którzy wchodzą na rynek pracy. To, czego jeszcze brakuje, to przede wszystkim, na co pracodawcy zwracają uwagę, to są umiejętności miękkie, czyli niekoniecznie te techniczne, konkretne umiejętności, oczywiście one też są ważne, ale bardzo ważne są kompetencje miękkie, czyli chęci do pracy, zaangażowanie, umiejętność komunikacji, umiejętność współdziałania w zespole, umiejętność krytycznego myślenia, umiejętność rozwiązywania problemów, współdziałanie w grupie. To jest wszystko ważne, szczególnie wybrzmiało to w tym okresie pandemicznym, gdzie mieliśmy bardzo duży chaos, jeżeli chodzi o różnego rodzaju stanowiska, trzeba było zmieniać system pracy i tutaj jeżeli ktoś w tym zakresie nie jest elastyczny, nie jest kreatywny, nie jest zaangażowany, to faktycznie firmy miały problem, ponieważ no wiadomo, że były kwarantanny, ludzie chorowali, więc część osób nie było, część musiała być na kwarantannie, część musiała być przeniesiona na pracę zdalną. I oczywiście nie dotyczy to pracowników produkcyjnych, tylko takich, którzy mogą pracować na pracy zdalnej, ale te kompetencje miękkie, te umiejętności bardzo we wszystkich badaniach wybrzmiewają. Nawet pracodawcy zwracają uwagę, że są one ważniejsze niż takie umiejętności techniczne, bo tych zawsze mogą nauczyć danego pracownika. Są szkolenia techniczne w firmie, mogą podpatrywać innych pracowników, którzy są starsi, innych starszych kolegów. Natomiast jeżeli pracownik przychodząc do pracy nie ma zaangażowania, nie ma chęci, nie ma motywacji do tej pracy, czy jakiejś takiej komunikacji, współdziałania w grupie, to tak naprawdę wszystkie te elementy są
czasem stratą pieniędzy, stratą czasu, a szkolenie pracownika wiemy, że to też jest inwestycja. Wyszkolenie pracownika też kosztuje, a mamy takie sytuacje w branży, zgłaszane tutaj przez pracodawców i ekspertów podczas badań jakościowych, że na przykład pracownik jest szkolony, kilka dni odbywa szkolenie, wszystko ładnie wygląda, natomiast po tygodniu na przykład takiego pracownika nie ma. Nie daje znaków życia, nie odbiera telefonów i nie wiadomo, co się z nim dzieje. Więc tutaj bardzo ważne są te umiejętności miękkie, taka samoświadomość danego pracownika, że jest on częścią organizacji, że jest on częścią ważnej machiny, od której wiele zależy. I to, czy on przyjdzie do pracy, czy będzie zaangażowany, czy będzie się starał, wiele zależy i zależy również cały proces pracy, cały proces produkcji całej firmy. Więc to są takie podstawowe elementy, jeżeli chodzi o badania takie, które można tutaj porównać z tymi, które tutaj Państwo prezentowaliście, więc one są zbieżne i przede wszystkim należy zwrócić na kompetencje miękkie, na co też bardzo zwracają nauczyciele, ale myślę, że w zakresie edukacji to będzie w dalszej części. Także dziękuję, to na tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo, edukację jeszcze będziemy absolutnie rozmawiać, bo to będzie kolejny krok, ale ja z tym samym pytaniem, z tą liczbą 94%, z tym optymistycznym, być może na pierwszy rzut oka scenariuszem, kieruję się do pana Krzysztofa. Panie Krzysztofie, jak to wygląda z pana perspektywy osoby, która też ma bardzo, bardzo szeroki przegląd branży, ale jest też pracodawcą? Zdecydowanie zgodzić się tutaj muszę z panem prezesem Ryszardem Janią, jeśli chodzi o identyfikację branży w samym raporcie, to tutaj być może doszło do pewnego zakłócenia, które miało wpływ na ten wynik, o którym pani mówi, Moniko. Pani Moniko, natomiast jakby warto też wziąć pod uwagę chociażby coś, co my jako Rada Sektorowa, jako Polska Izba Motoryzacji, realizując wiele projektów wokół kompetencji sektora motoryzacyjnego, widzimy, a mianowicie jest to znaczny problem z monitorowaniem i identyfikacją potrzeb kompetencyjnych, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. Co to oznacza? Wielu pracodawców mówi zupełnie innym językiem niż instytucje oferujące usługi podnoszenia kompetencji na rynku szkoleniowym, a już całkowicie innym językiem niż ma to miejsce w kształceniu formalnym, czyli zarówno w szkołach średnich zawodowych, obecnie nazywanych branżowymi, jak i na uczelniach wyższych. Identyfikacja potrzeb odbywa się bardzo często w zakładach pracy poprzez opis tak zwanych zadań zawodowych, które pracownicy realizują, a często mówi się o czymś, co nazywa się umiejętnością, ale ona jest bliżej niezidentyfikowana, niezdefiniowana, co leży w jej zakresie, ale to słowo jest wielokrotnie wykorzystywane, mimo że jego znaczenie jest lekko odmienne. I tak samo jeśli chodzi o język efektów uczenia się, czy język efektów kształcenia, jak ma to miejsce w kształceniu formalnym, no niestety pracodawcy nie są w stanie tego za bardzo rozpoznać. Istotnym elementem, poza tym, co już tutaj padło, czyli takimi elementami związanymi chociażby z kompetencjami miękkimi, są z pewnością cechy i pewne predyspozycje zawodowe do wykonywania danych stanowisk i problem z tym, że na etapie kształcenia formalnego w żaden sposób nie jest to identyfikowane. Mamy jakieś doradztwo zawodowe, ale ono jest tylko i wyłącznie formalnie wpisane w zadania, ale jego wykonanie w praktyce niestety bardzo odbiega od potrzeb pracodawcy. Myślę, że jeśli już mówimy o tym wskaźniku 94%, to zdecydowanie doskonale radzą sobie z tym duże firmy, koncerny, które mają wdrożone wewnętrzne systemy, o tym mówiliśmy. Tu mówimy o firmach produkcyjnych i tych, które zarówno są tym końcowym producentem pojazdów, jak i wszystkich dostawców w łańcuchu dostaw. Oni sobie radzą nieźle. To są przeważnie duże, czasem średnie przedsiębiorstwa. Natomiast jeśli chodzi o małe i mikrofirmy, to tutaj mamy już duży problem.
lepiej wygląda sytuacja w małych i mikrofirmach w obszarze usługowym, tam gdzie mamy do czynienia z naprawą i diagnostyką pojazdów samochodowych. Tam bardzo często te małe i mikroprzedsiębiorstwa wspierane są przez duże firmy, które oprócz, że tak powiem, oferowania usług sprzedaży, na przykład narzędzi i sprzętu warsztatowego, oferują nieodpłatnie szkolenia celem podnoszenia kompetencji pracowników. To się dzieje głównie w usługach naprawczych. Zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja tego reskillingu i upskillingu pracowników w małych przedsiębiorstwach, jeżeli powiemy sobie o branży produkcyjnej. Tam niestety, ale firmy nie dysponują aż tak dużym potencjałem, aby robić to i odpowiadać na potrzeby obecne oraz te przyszłościowe. Z pierwszego panelu wiemy, że megatrendy wskazują na olbrzymie zmiany w branży motoryzacyjnej i patrząc dziś na rynek szkoleniowy oraz usługi, które możemy znaleźć na tym rynku szkoleniowym, ten rynek jest absolutnie do tego nieprzygotowany. Wiemy, że są takie zamiary w dużych koncernach. Mieliśmy w poprzednim panelu dyskusyjnym chociażby pana prezesa Pawła Widła ze Związku Pracodawców Motoryzacji Artykułów Przemysłowych, który reprezentuje również koncern Stellantis. Wiemy, że tam są dosyć duże prace wykonywane w zakresie tego, aby przygotować ludzi, którzy już pracują w firmie, do przekwalifikowania zgodnie z potrzebami wynikającymi chociażby z tych zmian związanych z elektromobilnością, ale tutaj mamy do czynienia nie tylko z kwestiami produkcji, zakładami produkcyjnymi, które będą zmieniać swoje technologie, ale również bardzo skomplikowanym procesem usług, na który też absolutnie, jeśli chodzi o kompetencje, myślę, jesteśmy nieprzygotowani. Tak, że tak powiem, zmierzając do końca odpowiedzi na to pytanie, myślę, że jeśli chodzi o umiejętności i kompetencje, które dzisiaj są oczekiwane przez rynek pracy, który zmienia się dynamicznie, na który wpływ mają czynniki od nas niezależne, a jak mówiliśmy, chociażby konflikt u naszego sąsiada w Ukrainie pokazał, jak szybko mogą zmieniać się warunki na rynku i w biznesie, to będą na pewno kompetencje związane chociażby z rozwojem umiejętności nazywanych mobilnością, nazywanych zwinnością czy adaptowalnością do bieżących warunków, bo jak widzimy, jest to absolutnie nieprzewidywalne i tutaj powinniśmy już pomyśleć absolutnie o tym, aby te umiejętności i wdrożenie jak gdyby do podstaw takich zachowań miało miejsce już na etapie kształcenia formalnego, ponieważ bardzo duże pieniądze wydatkowane są, publiczne pieniądze na ten system, stąd też usprawnienie tego systemu jest kluczem do tego, aby w przyszłości ten wynik, który pani wskazała, został zachowany na tym poziomie i był urealniony co do identyfikacji branży i jej potrzeb, ponieważ jak już tutaj też wcześniej wspomnieliśmy, to nie jest wszystko takie piękne, jakby się mogło wydawać, jest tam trochę szarości i inne raporty rynku pracy no wskazują, że nie jest tak optymistycznie. To jest tylko jedna z danych. W środku jest szereg informacji, które pokazują faktycznie bardzo duże potrzeby kompetencyjne. Ja uchwyciłam się jej nieco tak przekornie, żeby zapytać o sytuację kompetencyjną w tej branży na tu i teraz. Każdy z Państwa, dotykając tego tematu, poszedł też już trochę w kierunku szkolnictwa i przygotowywania do pracy w tej branży. Panie Krzysztofie, użył nawet takiego słowa, które myślę dobrze pokazuje, co przed nami, bo powiedział Pan o olbrzymich potrzebach. I te olbrzymie potrzeby faktycznie też zarysował nam pierwszy panel, który pokazał, jak duże zmiany i jak duże wyzwania czeka ta branża. Chciałam teraz pójść właśnie w tym kierunku i zapytać Państwa, jak w związku z tym, czego potrzebuje branża na teraz i na przyszłość,
powinna wyglądać współpraca pomiędzy szkołami a pracodawcami. Tak, aby faktycznie to szkolenie, przygotowanie odpowiadało na te potrzeby, które branża ma teraz, ale i które będzie miała za chwilę. Panie Ryszardzie, nie powiemy o wszystkim, ale o takich kluczowych myślach, które ma pan ze swoich praktycznych obserwacji też jako pracodawca, jako przedstawiciel tej branży. Nie słychać. Proszę zobaczyć, czy mikrofon... O, teraz jest OK. Dobrze. Tak, mówię, że tylko bardzo skrótowo faktycznie, bo temat jest taki, że można go rozwinąć na osobne zagadnienie zupełnie. Myślę, że tutaj chcąc na to spojrzeć całościowo, na to zagadnienie, to trzeba popatrzeć na różne formy zdobywania wiedzy i to tutaj dzisiaj już padło. Szkolenie formalne, szkolenie pozaformalne, samodokształcanie, szkolenie w firmach, no to są elementy, które składają się na cały ten obraz, niektóre elementy oczywiście. I teraz jeśli byśmy chcieli w tych poszczególnych obszarach zadziałać, to czy zrobić jakąś analizę, to powiem tak, jeśli chodzi o kształcenie formalne, to tutaj też musimy mówić o całym łańcuchu, bo na końcu oczywiście mówimy o absolwencie, który wychodzi na różnym poziomie, czy ze szkoły średniej, czy po uczelni, ale istotnym elementem, szczególnie jeśli chodzi o to kształcenie średnie, to są nauczyciele i kształcenie nauczycieli. Równie istotnym elementem oprócz uczniów i nauczycieli są doradcy zawodowi. I dopiero, no i oczywiście przedsiębiorca, który na końcu jest odbiorcą efektów tego całego łańcucha. I dopiero takie podejście i dotknięcie wszystkich tych elementów może nie powodować pewnych zacięć w całym tym łańcuchu. My w ramach Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego staramy się właśnie tak pracować. Uruchomiliśmy już swego czasu program PAMISZ, Podkarpacka Akademia Motoryzacji, Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe, gdzie w ramach kilku firm, pięciu firm konkretnie z pięcioma szkołami średnimi, taki jeden projekt żeśmy już zakończyli, właśnie dotykając nauczycieli, dotykając uczniów, modyfikując programy nauczania, doposażając szkoły w odpowiednie elementy infrastrukturalne, no i również organizując staże dla nauczycieli i uczniów też. I wydaje mi się, że to doświadczenie jest bezcenne, bo tutaj pan prezes Świerk mówił o tym języku i komunikacji między przedsiębiorcami a szkołami, szczególnie tymi, którzy są w tym łańcuchu formalnym. I to jest kluczowe, bo pierwsze kontakty to faktycznie były takie, że no trochę żeśmy się rozmijali ze zrozumieniem tego, o czym mówimy. Natomiast lata, bo tak już można powiedzieć, lata współpracy pokazały, że można się wzajemnie przeniknąć, można się zrozumieć, można pokazywać dobre praktyki między szkołami i między zakładami. Jest sporo jeszcze do zrobienia. Ja tu mówię o takim przykładzie, który jest trochę wyizolowany i wydaje mi się, że on jest chyba z tym jednym z lepszych przykładów, który też pokazujemy w kraju przy różnych okazjach. I on pokazuje, że w pewnym sensie sporo jest jeszcze do zrobienia zarówno w zakładach pracy i odpowiednim przygotowaniu zakładów pracy do tego typu procesu, bo bez udziału zakładów pracy to naprawdę nie osiągniemy takiego efektu, jaki zakłady pracy czy pracodawcy sobie by życzyli. A z drugiej strony oczywiście sporo jest do zrobienia w szkołach, bo te trudności mentalne i te trudności formalne, które jednak są, no pokazują, że nie wszystko da się zrobić w taki sposób, żeby na końcu uczeń był tak przygotowany, jak pracodawca tego oczekuje. To wymaga całkowitej modyfikacji programów nauczania, a żeby taką całkowitą modyfikację zrobić, to trzeba
trzeba byłoby faktycznie zacząć taką pracę od podstaw. To, co my dzisiaj robimy i możemy zrobić, to praktycznie do tych programów, które istnieją, ta modyfikacja i dodatkowe elementy czy dodatkowe zajęcia polegają na dołożeniu w ramach tych godzin, które są do dyspozycji, właśnie już takich kierunkowych, bardziej ukierunkowanych na potrzeby przedsiębiorcy zajęć. Ale to nie jest tylko sama edukacja, to są również formy współpracy biznesu i edukacji i nad tym też pracujemy, żeby stworzyć, znaczy takie przykłady są i zalecenia są i one od lat istnieją. Natomiast zejście jeszcze jeden bądź dwa stopnie niżej i opracowanie takiej nawet checklisty, co powinno być zrobione po stronie zakładu, po stronie szkoły, żeby faktycznie ta współpraca już później na gruncie takim bardzo, bardzo praktycznym miała dobry efekt. To jest ta strona formalna, natomiast strona nieformalna, czyli różnego rodzaju instytucje szkolące w zakresie tych poszczególnych umiejętności czy kwalifikacji. Myślę, że ten rynek istnieje i on oczywiście jest skierowany do osób, które są zazwyczaj starsze, chcą zdobyć certyfikaty czy kwalifikacje. No i tutaj ta sama świadomość tego, że jednak trzeba się dokształcać, czy zarówno pracownika, jak i pracodawcy, bo to raczej do tych osób jest skierowany ten strumień, istnieje. I tutaj sytuacja jest na pewno zdecydowanie lepsza niż jeśli chodzi o to szkolnictwo formalne, bo to już są osoby świadome, swoich potrzeb, potrzeb swoich pracodawców. No i oczywiście dodatkowy element istotny, są to z większości przypadków szkolenia płatne. W związku z tym ten element takiej motywacji właśnie finansowej też tutaj istnieje. Bardzo dziękuję. Dotknął Pan w swojej wypowiedzi tego istotnego elementu w całym procesie, czyli kształcenia samych nauczycieli i doradców zawodowych jako tych istotnych i kluczowych dla tego systemu. I wskazał Pan również na modyfikacje programów nauczania, ale też w takiej sytuacji, gdzie potrzebna jest już ich całkowita zmiana. Dziękuję za tą wypowiedź i z podobnym zapytaniem idę w kierunku Pani Wiolety Rutkowskiej. Co do tego by Pani jeszcze dodała? Bo dużo już naprawdę zostało przez Pana Ryszarda powiedziane. Co zwraca Pani uwagę? Dziękuję bardzo. Ja potwierdzam, że to, co tutaj mój przedmówca mówił, potwierdza się w naszych wszystkich badaniach, które realizujemy w zakresie edukacji. To znaczy, to, co mogę dodać, żeby tutaj nie powtarzać tych samych elementów, to przede wszystkim następuje spadek liczby szkół zawodowych w Polsce. Mamy coraz mniej szkół, likwidowane są kierunki kształcenia zawodowego, jako że mamy coraz mniej uczniów, ale mamy również uczniów, którzy niekoniecznie wiążą swoją przyszłość z kształceniem zawodowym. To znaczy szkoły zawodowe są od kilku lat, czy nawet może od kilkunastu lat, szkołą gorszej kategorii. Jeżeli rodzice posyłają dziecko do szkoły średniej, to zwykle, jeżeli ono trochę lepiej nawet się uczy, to pierwszym takim wyborem jest zawsze liceum. Natomiast do zawodówki, do technikum utarło się już od kilku lat, że idą ci uczniowie gorsi, którym nie chce się uczyć w liceum, więc najlepiej niech on sobie idzie do zawodówki. I to należałoby zmienić, ponieważ nie ma w tym zakresie dobrych rozwiązań już od wielu, wielu lat. Dlatego też uczniowie nie są chętni raz do pójścia do technikum, bo to szkoła gorszej kategorii, czy zawodówka również jest szkołą gorszej kategorii. Dwa, że tam trzeba się więcej uczyć, bo wiadomo, że oprócz przedmiotów ogólnokształcących mamy przedmioty zawodowe i egzamin zawodowy w technikum, który trzeba zdać na dość wysokim poziomie. Więc tutaj mamy bardzo duży spadek motywacji i tutaj jest ogromna rola doradców zawodowych i tego doradztwa zawodowego, które jest w ósmej klasie w tej chwili szkoły podstawowej, żeby motywować, przekonywać uczniów
do pójścia do szkół zawodowych, do szkół branżowych, do technikum, ale również ogromne kampanie wśród rodziców, żeby pokazywać, jakie są szanse, jakie są możliwości pracy w konkretnym zawodzie, bo młodzi ludzie nie mają w ogóle tej świadomości. To, co jeszcze wybrzmiewa w naszych badaniach, to przede wszystkim ogromny brak kadry dydaktycznej. To znaczy w wielu szkołach, właściwie badania pokazują, że w około 40% szkół nauczycielami przedmiotów zawodowych są emeryci. Bardzo często, większość, właściwie 70% nauczycieli godzi pracę w danej szkole z pracą w innej firmie albo w innej szkole, czyli pracują tak naprawdę na kilku etatach. Więc jeżeli nauczyciel pracuje na kilku etatach, właściwie no nawet gdyby chciał, miał takie chęci i zaangażowanie, nie ma za bardzo czasu, żeby się dokształcać, żeby się szkolić, żeby szukać nowych informacji, dlatego też jak wynika z badań, nie czują się oni silni, nie czują się oni dobrze przygotowani do kształcenia w nowych zawodach motoryzacyjnych czy zgodnych z nowymi trendami w sektorze motoryzacyjnym. Także tutaj jest ogromna rola państwa właściwie, żeby to zmienić i żeby przyciągnąć do szkolnictwa zawodowego ekspertów z branży. Mamy takie bardzo dobre przykłady. Jednym z przykładów jest szkoła, jedna ze szkół zawodowych w Krakowie, gdzie nauczycielem są osoby, które pracują na lotnisku w Balicach. Są to świetni nauczyciele, którzy przychodzą do pracy w szkole, kształcąc uczniów, są to praktycy przede wszystkim. Mają świetny kontakt, jak twierdzi pan dyrektor, z uczniami. Uczeń może zadać konkretne pytania, mają oni doświadczenie, mogą się podzielić konkretnymi wskazaniami, nie teorią, ale praktyką z tymi uczniami. Więc to są bardzo dobre przykłady, ale to są tylko jednostkowe przypadki, a nie systemowe rozwiązania. Brakuje również na rynku takich typowych szkoleń technicznych dla nauczycieli. To znaczy sporo jest szkoleń ogólnych dla nauczycieli, chociażby liceów ogólnokształcących, natomiast to, na co nauczyciele zwracali szczególną uwagę, że brakuje szkoleń branżowych, szkoleń technicznych, takich, w których nauczyciele mogliby brać udział w sposób praktyczny, w których mogliby mieć kontakt z ekspertami z branży i z konkretnym sprzętem, z nowoczesnymi technologiami. Tego na rynku bardzo brakuje. Więc tutaj, co tak podsumowując już, jeżeli chodzi o to szkolnictwo zawodowe, musi ono być przede wszystkim bardziej atrakcyjne dla uczniów, bardziej rozreklamowane, rozpropagowane jako to szkolnictwo, które daje w tej chwili doskonałe możliwości na rynku pracy. Upatrujemy w tej chwili, jeżeli chodzi o uczniów i zwiększenie liczby uczniów, to na czym edukacja zyska moim zdaniem, to w tej chwili przyjmowanie uchodźców z Ukrainy. Wiadomo, że wśród tych uchodźców mamy bardzo dużo dzieci, którzy prędzej czy później pójdą do naszych szkół. Więc to jest akurat bardzo dobry element, bo tego nam w Polsce brakuje. Prędzej czy później osoby te zasilą rynek pracy. Więc to jest akurat bardzo duży, jak tutaj w tej sytuacji powiedzieć, jest to akurat plus tego naszego systemu edukacji. Więc to, co należałoby zmienić w systemie edukacji, to tak jak mój przedmówca już powiedział, programy nauczania, które powinny być zmienione, z których powinny być wyeliminowane rzeczy, które nie są przydatne w życiu i nie są przydatne w pracy, a takich jest naprawdę bardzo dużo. Bardzo nastawić się na praktykę i jeszcze ostatni element powiem, przede wszystkim nastawić się na bardzo taką ścisłą współpracę szkół z przemysłem, bo tego bardzo brakuje. W tej chwili ta współpraca polega tylko i wyłącznie w większości przypadków na praktykach dla uczniów, natomiast powinna być ona bardzo ścisła w przypadku również nauczycieli, którzy mogliby korzystać ze szkoleń, z kursów, z różnego rodzaju wiedzy, która w firmach jest. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja też tak się zastanawiam i w kontekście tego, co pani powiedziała, ale też w kontekście kilku różnych dyskusji, które są toczone, czy to nie jest właściwie zaproszenie skierowane do pracodawców, bo jeżeli mówimy o prezentowaniu też atrakcyjności tego, jak z ciekawymi wyzwaniami można mierzyć się pracując w tej branży, no to dotykamy całego tematu employer brandingu związanego czy to z działaniami poszczególnych firm, czy całych branż. I to jest gdzieś też taka myśl związana z tym, że tego elementu praktycznego nauczycieli no, najlepiej mogą właśnie nauczyć pracodawcy, więc to gdzieś wracamy do tematu, jak budować
tą współpracę i zacieśniać tą współpracę na styku tych dwóch zależnych od siebie, jakby nie było, podmiotów. Dotknęła Pani też takiego istotnego elementu związanego z kampaniami i z budowaniem prestiżu. Mi bardzo bliskie jest to, co Pani powiedziała o budowaniu tego prestiżu, ale właśnie w gronie rodziców. Pamiętam kilka takich dyskusji, w których dyskutowano właśnie o potrzebie szkolnictwa branżowego, a kiedy dyskutujących zapytano, czy chciałby pan, pani, żeby pani dziecko poszło do szkoły zawodowej, to jeżeli chodzi o własne dziecko już często, ta odpowiedź była nie do końca. Więc faktycznie ten element związany z prestiżem tych zawodów w środowisku nie tylko szkolnym, ale też tym rodzicielskim, myślę, że tutaj jest też dużym, ważnym elementem. Panie Krzysztofie, jak pan patrzy na te wyzwania, które są na styku pomiędzy edukacją a biznesem i współzależnością tych dwóch środowisk, jeżeli chodzi o odpowiadanie na wyzwania przyszłości firm z sektora motoryzacji i elektromobilności? W dużej mierze zgadzam się z tym, co już tutaj padło podczas naszej rozmowy. Ja myślę, że gdyby dało się przeszczepić rozwiązania Podkarpackiej Akademii, którą reprezentuje pan prezes Ryszard Jania, na całą Polskę, to byśmy sobie rozwiązali szybko ten problem. Natomiast problem jest trochę bardziej złożony, bo pani powiedziała, pani Moniko, że w zasadzie duża rola leży po stronie pracodawców, bo mówimy tutaj zarówno o procesie doradztwa, jak i włączeniu osób, które mają umiejętności i kompetencje, którymi będą potrafili zarazić młodych uczniów, aby byli zmotywowani do podnoszenia swojej wiedzy, nabywania umiejętności zgodnie z potrzebami rynku pracy, że będą to nie nauczyciele, być może, a trenerzy, jak ma to miejsce bardzo często w komercyjnych szkoleniach, którzy po prostu mają bardzo bogatą wiedzę i czują się silnie w swoich rolach, stąd też milej im się prowadzi zajęcia dla słuchaczy, a dodatkowo, że tak powiem, czerpią z tego dużą satysfakcję. Inaczej niestety wygląda to w polskich szkołach i żeby pracodawcy chcieli podjąć to trudne wyzwanie, czyli zainwestować swój cenny czas i potencjał kadrowy we współpracy ze szkołami, to muszą się dziać takie rzeczy, chociażby jak w projekcie PAMIŻ. Od czego to zależy? Chęci po stronie pracodawców są, bo świadomość jest również po stronie pracodawców, że dzisiaj procesy rekrutacji, zdobywania pracowników z myślą o rozwoju firmy, one muszą się dziać i one muszą kosztować. Muszą kosztować zarówno finansowo, jak i czasowo, jak i kadrowo. Natomiast jeżeli po drugiej stronie spotykamy barykadę, spotykamy ścianę, z którą nie jesteśmy w stanie się skomunikować, a bardzo często jest to dyrektor szkoły lub dyrektor w powiązaniu z organem prowadzącym, to wtedy pracodawca po kilku próbach niestety, ale poddaje się i szuka alternatywnych rozwiązań, bo nie jest w stanie mieć absolutnie wpływu na tamtą stronę. To nie pracodawca decyduje o tym, jak efektywnie będzie pracował dyrektor szkoły, to nie pracodawca decyduje o cenie tej pracy dyrektora szkoły, to nie pracodawca w efekcie końcowym ma wpływ na wybór partnera, jakim jest dyrektor szkoły branżowej. Stąd też tutaj niestety, ale mamy bardzo, bardzo duży problem, deficyt kadry menedżerskiej zarządzającej szkołami branżowymi, które z jednej strony będzie oczywiście doskonale znała się na dydaktyce, metodyce, organizacji szkoły pod kątem przepisów prawa oświatowego i tak dalej, natomiast z drugiej strony będzie posiadała otwartość, chęci współpracy z biznesem. Współpraca polega oczywiście na tym, że to nie jest tylko będę brał, ale to musi działać na zasadzie, że tak powiem, symbiozy, czyli dam od siebie, ale również coś otrzymam. I tam, gdzie to się dzieje, to mamy doskonałe przykłady, że szkolnictwo zawodowe doskonale rozwija się z lokalnym przemysłem. Oczywiście zgodzę się z tym, co mówili również moi poprzednicy, że programy czy podstawy programowe, które mamy, one są dalekie od aktualności. Dlaczego? To jest prosty proces. Jeżeli dzisiaj zostanie opracowany dany program nauczania, to potrzebujemy, że tak powiem, na jego wdrożenie około roku. Następnie około roku po wpisaniu go w rozporządzenie potrzebujemy na proces rekrutacji. Jeżeli będzie to uczeń technikum, to potrzebujemy 5 lat na jego wykształcenie. Co robi nam 7 lat i po 7 latach mamy pierwszego
absolwenta i to tak zwanego absolwenta alfa, który przeszedł pierwszy proces edukacji, najprawdopodobniej jeszcze niedoskonały i on trafia na rynek po 7 latach. To jest zdecydowanie za późno. My jako Polska Izba Motoryzacji podejmujemy również pewne działania mające na celu uelastycznienie ścieżek kształcenia formalnego i podejmujemy takie trudy we współpracy z ministerstwem, między innymi pisząc programy dodatkowych umiejętności zawodowych. Co to oznacza? Osoba, która kończy na przykład technika, mechanika, może w ramach różnicy godzin pomiędzy godzinami z podstawy programowej, a godzinami z programu nauczania, w zależności od tego, jaki to jest zawód, tych godzin tam jest kilkaset, jest to 150, 200, 300, 400, czasami nawet więcej, możemy w to miejsce wkomponować, że tak powiem, pewien program dodatkowy, który będzie realizował dodatkową umiejętność zawodową i będzie to na przykład mechanik, który będzie stricte, że tak powiem, przygotowany na przykład do procesów automatyzacji i robotyzacji, czyli takich mechanik, mechatronik lub automatyk, czyli łącząc jak gdyby pewne jednostki i kompetencje. My takie programy jako Polska Izba Motoryzacji opracowaliśmy, było to 10 programów dla branży motoryzacyjnej, teraz opracowujemy kolejne 21 dla branży elektroenergetycznej, oparte właśnie o elektromobilność, czyli zarówno systemy ładowania pojazdów, jak i magazynowania tej energii, jak i same systemy czy umiejętności naprawy takich pojazdów, więc to jest możliwość uelastycznienia i tutaj nie potrzebujemy tych 7 lat, tylko to możemy zrobić, że tak powiem, z roku na rok, jeżeli przychodzi nowa klasa, przyjmuje sobie rada pedagogiczna wraz z dyrektorem odpowiedni program nauczania, w którym poza podstawą programową dość archaiczną mają również ujętą dodatkową umiejętność zawodową, która pozwala na pewne uelastycznienie jak gdyby programu nauczania. Poza tym również realizujemy programy w ramach staży uczniowskich, co jest dosyć fajne, ale niestety w ramach programów regionalnych, programów operacyjnych w tej starej perspektywie unijnej zostało to troszeczkę, ten obraz został troszeczkę zakrzywiony. Dlaczego? Ponieważ te programy działały na zasadzie wsparcia finansowego. Czyli stażysta otrzymywał gratyfikację za to, że był na stażu, a pracodawca dostawał pewną refundację kosztów, stąd też dziś oczekiwania zarówno rynku pracy, jak i szkół są takie, że oni z chęcią będą realizować staże uczniowskie, jeżeli ktoś da na to finansowanie. Jeżeli to odbywa się bez finansowania, oni nie są zainteresowani, oni jeszcze poczekają. Chociaż sam pomysł w sobie jest bardzo fajny, bo możemy w tym momencie adoptować młodego człowieka do środowiska pracy, to jednak w polskich szkołach, gdzie mamy tak zwane programy liniowe, czyli przez 5 dni w tygodniu odbywa się zarówno teoretyczna, jak i praktyczna nauka zawodu, a uczeń odbywa tylko miesięczne praktyki, na przykład w technikum lub 2-miesięczne, bo teraz pewne modyfikacje tam w podstawach programowych zaszły. My chcielibyśmy jako pracodawcy mieć takiego ucznia chociażby w okresie, nie wiem, kilku miesięcy, na przykład w pierwszym roku, kilku w drugim roku, kilku w trzecim roku i wtedy faktycznie bylibyśmy w stanie go lepiej przygotować, ale do tego potrzebne są programy modułowe. Modułowe, które wyłączają jak gdyby kształcenie ogólne, język polski, matematyka, biologia, chemia na pewien okres w roku. No i dyrektorzy tutaj nie są chętni do tego, żeby podejmować takie wyzwania, bo to im burzy organizację pracy szkoły, bo tutaj nauczyciele spadają poniżej pełnego etatu i wiele innych rzeczy i tak dalej. My to mamy, już rozpoznamy, wiemy jakie są problemy. Natomiast zmierzając jak gdyby do końca, mamy pewne rozwiązania. Jednym z rozwiązań jest akredytacja Polskiej Izby Motoryzacji, którą rozpoczęliśmy od tego roku. Wnioski, które do nas spłynęły do 15 marca, czyli 2 dni temu, minął termin składania pierwszych wniosków o akredytację PIM-u, zakładają taki, można by powiedzieć, to jest taka checklista dla szkół, co mogę zrobić lepiej i w których obszarach mogę się zaangażować, aby moja współpraca z rynkiem pracy była efektywna, a nie tylko formalna. Bo bardzo często z przepisów prawa oświatowego wynika, że ta współpraca musi być formalna, tam jakieś porozumienie, potem się spotkamy raz na rok z tym pracodawcą, wymienimy się poglądami, wypijemy kawę i na tym opiera się bardzo często ta nasza współpraca. Nie, ona musi być rzetelna, realna. Żeby tak się działo, po drugiej stronie musi być ktoś, kto jest menadżerem, a zarazem pełni funkcję dyrektora szkoły, który wie, dlaczego będzie się rozwijał. Ta osoba powinna być niestety wynagradzana również w stosunku do efektywności swojej pracy, nie tylko za wyniki dydaktyczne uczniów, ale również za procesy rozwojowe szkoły i wpływ na rozwój kadry nauczycielskiej, to o czym mówiliśmy,
i podnoszenie kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych, jak i doskonalenie uczniów. No niestety, prawda jest taka, że nikogo nie da się zmusić do tego, żeby został dobrym automatykiem, robotykiem czy operatorem maszyny, jeżeli on tego nie będzie chciał. Jeżeli nauczyciel nie będzie płonął wiedzą i umiejętnościami, to nie zarazi swoich uczniów tym, aby oni chcieli się uczyć w tym zawodzie. Do tego potrzebny jest proces bardzo rzetelnego, silnego doradztwa zawodowego, łącznie z badaniem pewnych predyspozycji uczniów. Bo osoby, które ja miałem przyjemność widzieć w procesie dydaktycznym, to były osoby, które absolutnie nie były w stanie wykonywać czynności manualnych, a trafiały do zawodu, gdzie te czynności manualne były konieczne. No i tutaj musieliśmy, że tak powiem, wcześniej prowadzić dużo silnych rozmów na ten temat, aby taką osobę, że tak powiem, odpowiednio ukierunkować. W systemie to wszystko jest, bo jest lekarz medycyny pracy, który sprawdza, czy dana osoba nadaje się do danego zawodu i tak dalej. Tylko cały czas mamy problem z tym, z czym nie mamy problemu raczej w branży motoryzacyjnej, bo ta branża motoryzacyjna wie, co decyduje o sukcesie. O sukcesie branży motoryzacyjnej w Polsce, bo konkurujemy z krajami, które są położone również niedaleko nas, decyduje jakość. Jakość polskich zakładów pracy powoduje, że inwestycje lokowane są w Polsce i ta jakość właśnie świadczy o tym, że ktoś chce tutaj inwestować i tak dalej, a tą jakość tworzą ludzie. Jeżeli będziemy mieli ludzi w edukacji, którzy będą dawali jakość, a nie tylko, że tak powiem, formalne odhaczenie tego, co wynika z obowiązków, no niestety ja sam byłem dyrektorem szkoły, wiem, czego ode mnie wymagało kuratorium oświaty, a na ile to było spójne z tym, co było prorozwojowe dla szkoły. Mam świadomość, w jaki sposób zorganizowane są instytucje publiczne i mamy tutaj naprawdę jeszcze dużo, dużo do zrobienia. Czyli jeszcze raz, dyrektorzy, doradztwo zawodowe, odpowiedni trenerzy, nauczyciele, którzy będą zarażać młodych ludzi, młodzi ludzie odpowiednio, że tak powiem, przygotowani do tego, że wiedzą, co ich czeka i wiedzą, jakie predyspozycje powinni mieć w danym zawodzie, bo ja bym się tutaj nie bał o to, że doradztwo, znaczy, że kształcenie branżowe czy kształcenie zawodowe jest obecnie nie w trendzie, ponieważ bardzo często osoby, które mają to wykształcenie zawodowe gratyfikacyjnie są w stanie zarobić dużo więcej od osób z wykształceniem wyższym i to już nie od dziś wiemy, więc jeżeli te osoby będą naprawdę dobre, to przed nimi rozwój kariery jest stuprocentowo pewny. Panie Krzysztofie, dziękuję. To właściwie była ostatnia wypowiedź. Ja do tych elementów, którymi Pan podsumowywał, te elementy, które Pan wskazał, dołożę partnerstwo, bo faktycznie przekornie, że tak powiem, przerzuciłem piłeczkę w stronę pracodawców. Pan pokazał jakby też wyzwania stojące po stronie edukacji. A ja zakończę, że jak w tym wszystkim potrzebujemy partnerstwa i bardzo dużej świadomości po obu stronach i te przykłady, które Państwo pokazali, gdzieś pokazują, że to jest możliwe, więc w taki może optymistyczny sposób, dziękując za te przykłady, które pokazują, że można, podziękuję Państwu za udział w dzisiejszym spotkaniu i oddam głos Ani Tarnawie, która połączy w całość to, o czym mówiliśmy i podsumuje nasze dzisiejsze spotkanie. Aniu, zapraszam. Bardzo dziękuję. Ja chcę tylko powiedzieć, że podsumowanie wszystkiego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, to jest ogromne wyzwanie. Ja czuję generalnie taki, czuję się w takim momencie, że naprawdę to, że mamy przed sobą drugą edycję, to jest sytuacja dość komfortowa, bo dzisiaj wybrzmiało bardzo dużo kwestii, które wymagają pogłębienia, przyjrzenia się bardziej szczegółowo, określenia jeszcze bardziej szczegółowo kierunków, w jakich ta branża będzie się rozwijać, a także warunków, jakie muszą być spełnione, aby to się zadziało i aby ten pozytywny scenariusz się uprawdopodobnił. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy dzisiaj byli z nami tutaj podczas tego webinarium, przede wszystkim ekspertom, którzy zabrali głos w dyskusjach, prelegentom naszym obu gościom, którzy byli z nami
i przedstawiali wyniki badań. Dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy poświęcili ten czas i byli z nami. Dziękuję Ci bardzo, Moniko, i też za prowadzenie tego stołu. Przed nami druga edycja, ale przed nami też za 2 tygodnie spotkanie bardzo podobne, tylko że o zupełnie innej branży nowoczesnych usług biznesowych. Już dzisiaj zapraszam tych z Państwa, którzy byliby zainteresowani tą branżą usługową z kolei. Do widzenia.